Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej sesji Zewu Cthulhu. Nasi badacze badają sprawę zaginięcia ich znajomego Felicjana, który równocześnie sprzedawał informacje Alicji. Miał na imię Jack Porter. Tak jest, Jack Porter. I miał zbadać sprawę pewnego obrazu. Na miejscu badacze spotkali się, poznali też strażnika w tym muzeum, który wziął tą pracę dorywczo troszkę Masona i w sumie razem, ale jednak osobno badają sprawę tych zaginięć, bo okazało się, że zaginął jeszcze jeden z ochroniarzy. I zobaczmy sobie, co u moich badaczy. Dzień dobry, moi drodzy gracze. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Ja już wyłączę tryb studia, żeby nas tu nikt nie rozpraszał. Normalnie bym się spytał o nastroje, ale Harry powiedział, że was jest czworo, to... Poza tym ewentualnie nie nastroje, tylko ich troje. Ale to już... Ta przeszła rzecz. O nie, no dopiero zaczęliśmy. Jak się czujecie przed dzisiejszą sesją? Ja mam kilka pytań trudnych, ale myślę, że zostaną odpowiedzi na te pytania zadane. Mogą być to odpowiedzi w stylu... Nie wiem. Proszę dać mi spokój, proszę sobie odejść. O, okay. Ciekawe, do czego to doprowadzi. Mam swoje krwawe kostki, one będą dobre. 84, 78, to jest bardzo dobre. Mi się kojarzy, że chyba przerwaliśmy sesję na jakimś takim momencie, takim ciekawym, nie? Ogólnie ostatnia sesja była bardzo fajna. Czasu nam zabrakło. Więc no niestety przerwaliśmy sesję w momencie, kiedy wy mieliście iść do kustosza muzeum, a Mason badał zaplecze. Dokładnie skończyliśmy na momencie, kiedy żegnaliśmy się z panią szatniarką i spytała mnie o imię i się przedstawiłem jako Harry Hill. Tak jest. No bo jak się przyznać pani szatniarce, która nie lubi innych narodowości, że się jest Polakiem. No. Najlepiej się wyprzeć. Najlepiej się wyprzeć Polactwa, polskości. Tak jest. Dobra. Polak wyprze cebulę, ale cebula nie wyprze Polaka. Tak jest. Ja jestem dumny z bycia cebulą. Dobrze. Czy są jakieś pytania jeszcze? Pytania, odpowiedzi? Klaudia, potrzebujesz sobie dolać wody? Tak się przystałaś do tego kubeczka, że... Trzeba będzie dolać tej postawie poczytalności. Alicja akurat ma dużo punktów poczytalności. Mam czym przestać. Ma tyle, co my, co cała reszta razem wzięci. Tak. Dlatego ona będzie otwierać wszystkie drzwi i iść przodem.
Będziemy patrzeć na reakcję, decydować, czy też wchodzimy. Ale czy nie. Nie jesteśmy w czasach, kiedy kobietę wpuszczało się do jaskini pierwszą, żeby zobaczyć, czy jest niedźwiedź tam w środku. Nie, nie, nie. Ale policjant ma takie metody. Tak. Ja mam być skuteczny, a nie dżentelmeński. Kobietę wpuszczało się pierwszą, żeby nakarmić niedźwiedzia. Dobrze. Wracajmy z tej dygresji. Czasy były jakie były. Zresztą Alicja jest kobietą wyzwoloną. Tak. Udzielającą się w stowarzyszeniu. Tak. Na rzecz praw kobiet, więc. Tak. Więc sama sobie wejdzie do tej jaskini, nie trzeba ją prowadzić. Tak. Tak jest. No. Dobra. To grajmy. Tak? Gotowi? Tak. Od kogo tu zacząć? Zacznę od większej grupy. Mason jeszcze na chwilkę zostawimy. Dobrze. Alicja, Harry, Felicjan oraz Sasza. Oddaliście się od biurka Lady, pani szatniarki, i skierowaliście się dalej przez korytarze muzeum w miejsce, które wam wskazała, do biura kustosza. Idziecie w milczeniu, rozmawiacie między sobą. Tak, znaczy rozmawiamy, bo sprawa ma się tak, że z tego, co ja zrozumiałem, to w tę samą stronę jest Biuro Rzeczy Znalezionych, więc... Zgubiłeś coś, postanowiłeś o tym przed chwilą. Tak. Więc, wracając, pójdźcie do kustosza, a ja ogarnę Biuro Rzeczy Znalezionych. Nie zgubisz się tam? Zrobię co w mojej mocy, Alicjo. Ale wezmę ze sobą Saszę, więc jak ja się zgubię, to on nas odnajdzie. Ja będę takim punktem orientacyjnym na tej mapie. Tak, dokładnie. Będzie stał i wyglądał. Zdecydowanie mam wrażenie, że Sasza ma ten punkt. Nawet może go wpisać sobie w curriculum vitae, stanie i wyglądanie, bo... Jak mnie nazwałaś? Do resume, mój drogi. To, ja rozumiem. To ja pójdę do kustosza, jednak faktycznie. Weź wybacz jej niewyparzony język, czasami tak ma. Nie ma takie dni. Inna kultura. Da. Dobra. Chodź, Sasza, i go tak klepie w ramię i idziemy. Dobrze. Sasza potulnie idzie za tobą, więc postanowili się rozdzielić drużynę na jeszcze drobniejsze kawałki. Nie ma problemu. Więc Sasza za tobą idzie, Felicjanie. Okej. Idziecie do biura rzeczy znalezionych. Tak jest. Taki jest plan. Dobrze. Tam był aparat. Tak. Tak, tam był aparat. Idziecie, tu ptacie. Sasza pół kroku za tobą. Znad twojego ramienia wystaje. W sumie nie myślałem, że będzie tak fajnie. Fajnie? A co ci się najbardziej podoba? No, to badanie tej tajemnicy. A. Ja myślałem, że chlanie bimbru. Też? Tak. Może komuś trzeba będzie wklepać przy okazji. No, wiesz, niewykluczone w końcu jest też Harry, tak? Więc niewykluczone, że może będzie. Ale słuchaj, no to...
Wiesz co, bo mamy jeszcze chwilę, tak? Tak patrzę, czy daleko to jest, czy nie. No jeszcze macie kawałek. Okej. Bo wspomniałeś, że czułeś się niekomfortowo przy tym obrazie. Jakbyś mógł tak coś szerzej powiedzieć. Co tam było? Czułem ja bym chciał. Się zafascynowany. A poczekaj sekundę. Mhm. Dobrze. Ja bym chciał zapisywać sobie to wszystko i zrobić taką, na tym notatnik swój otworzyć, zrobić taki szybki szkic Saszy i takie odnośniki, do czego on będzie mówił. I co ja bym chciał zrobić? Albo nie, dobra, tylko to. Niech on opowiada na razie, potem będę kombinował. Dobrze. Czułem się zafascynowany tym obrazem, a jednocześnie czułem taką pustkę w środku i patrząc na te niebo, nad tym obrazem na łunie, na tym niebie, czułem się jakbym był w innym miejscu, jakbym patrzył na coś, na co się nie powinno patrzeć. Na konstelacje, które są podobne, ale inne, jakby odbiciem naszego świata, i jestem przekonany, że ten malarz musiał bardzo dużo pić albo bardzo dużo brać. No to jest fascynujący obraz. O, Pasza. No nie podejrzewałem cię o taką wylewność, tak? Że ci się obraz spodoba. Nie mówię, że mi się spodobał. Mówię, że jest fascynujący. No to ciekawe. I mówisz, że pustka, tak? No dobra. Słuchaj, no tak czy inaczej, idziemy teraz do biura rzeczy znalezionych, żeby odzyskać aparat Jacka. Bo o ile moje przypuszczenia są dobre, to może cyknął parę zdjęć. Więc trzeba będzie się nim też przyjrzeć. Więc kto wie, może oprócz mecenasa sztuki odkryjesz sobie także duszę fotografa. I też cię coś zafascynuje. Tak czy inaczej, bądź sobą i idziemy po aparat, nie? Na razie ja będę mówił, ale jakby co, to powiesz, co chodzi. Jasne, szefie. On idzie za tobą, zmierzacie tym korytarzem, skręcacie w prawo za róg, dochodzicie do takich drzwi z napisem, z tabliczką Biuro Rzeczy Znalezionych. To jest w totalnym zadupiu tego muzeum, tak wciśnięte w kąt jakiegoś bocznego korytarza. Czy są tam jacyś ludzie, czy jest pusto? Jest pusto. Pusto. Okej, no to ja się jeszcze tak profilaktycznie rozglądam, po czym łapię za klamkę i chciałbym wejść, jak będzie otwarte. Drzwi są otwarte. Pomieszczenie jest niewielkie. Znajduje się tam stolik i takie krzesło z metalową ramą. Takie, wiesz, takie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo stare. Widać, że już swoje przeszło. Również znajduje się, przed tym krzesłem znajduje się stolik. Na stoliku leży dzisiejsza gazeta. Jest kubek, który był kiedyś z kawą, teraz na jego dnie są tylko fusy. Obok tego kubka stoi popielniczka, już tak wypełniona, wiesz, tych petów tak nawkładane, aż się prawie wylewa. Nieco dalej przy ścianach stoją metalowe regały, takie typowo magazynowe metalowe regały. Na tych regałach stoją zazwyczaj stoją kartony opisane datą, godziną. Nie ma tego
Nie ma tego dużo, ale aparat zauważasz od razu. Stoi zaraz przy wejściu, właściwie oparty o jeden z tych regałów. Na statywie, tylko statyw został złożony. A tak poza tym nic więcej nie widać. No, czujesz zapach takiego kurzu, który się tutaj unosi. Te światło takie żółtawe jest. Z żarówki takie żółtawe światło, no nie najlepszej jakości te oświetlenie jest. Okej. Okay. W środku jest pusto, czy ktoś jest? Pusto. Nie ma nikogo. Pusto. Okej. Okay. Dobra, no to ja wchodzę do środka i jak już wejdę i Sasza wchodzi, to się na niego tak sugestywnie patrzę. Na zasadzie zaczynamy robotę i chodzi mi o to, żeby on, mam nadzieję, że załapie, żeby wszedł, zamknął drzwi i jak jest zamek, to zamknął zamek. Dobra. Żeby nam na razie nikt nie przeszkadzał. No dobrze, no to jak nikogo nie ma, no to co? No to okazja, nie? To ja się rozejrzę po tych pudłach, tak pobieżnie i... No i będę sobie szukał czegoś ciekawego, czegoś, co mogłoby mnie zainteresować. Może niekoniecznie szukałbym jakichś portfeli, pieniędzy, bo to aż tak mnie nie interesuje, ale może jakieś znaleziska, które mógłbym później wykorzystać, albo żeby złapać się z kimś kontakt, albo żeby coś sprzedać, wymienić na coś wartościowego. Takie rzeczy, które zwróciłyby moją uwagę. Dobrze. Coś takiego bym chciał sobie spróbować poszperać w tych. Dobrze. Rzuć sobie na spot hidden, to jest przeszukiwanie. Spostrzegawczość. Tak? Na spostrzegawczość. Sasza zamknął drzwi, podszedł do tego stołu, wziął ten kubek z fusami, powąchał go, mówi: zimna. Znaczy, że nikogo tutaj nie było od jakiegoś czasu. Rzuciłem 8. Pięknie. 8 na spostrzegawczość, na 86, więc dużo. Pięknie. Dobrze. Zobaczmy, co ty tu możesz. Możesz mi. Wiesz co, tak przeszukujesz te pudła. No w większości są to pierdoły, tak? Bo po szalik i po czapkę nie każdy by się wrócił. To są takie rzeczy, wiesz, tu ktoś zostawił kamizelkę, tu ktoś zostawił marynarkę w szatni, nawet portfeli nie ma zbyt dużo, bo po portfela ludzie po prostu szukają, jak go zgubią. Jak będzie jakiś kapelusz fajny, który by mi pasował i uznam, że jest fajny, to go też wezmę. To już sobie nałożę na głowę po prostu. Dobrze. To uznajmy, że znalazłeś przepiękny kapelusz. Okay. Kapelusz. I w jednym z tych pudeł, przy pudle, które nie jest podpisane, nie ma żadnej daty, żadnej godziny, jest tylko NA, znajdujesz pierścień. O, pierścień, no to biorę. A dokładnie jak taki sam, jak masz na palcu. To ciekawe. Dobra. Okej, no to ja biorę ten pierścień i patrzę na to pudło, żadnej daty, niczego nie ma, tak? Jest pusto. Jest pusto. W środku jeszcze znajduje się ulotka. Ulotka taka, wiesz, wyglądająca na starą, pożółkłą już
sprzed kilku lat, tak jakby ją zostawił gdzieś ktoś na parapecie, przy oknie, i że ona wyżółkła od słońca. Jest to ulotka z małej kawiarenki. Okej, no to ja składam tą ulotkę, wkładam sobie do kieszeni, bo to jest na później, ale jest to ciekawe. Pierścień też sobie wkładam do kieszeni, nie wiem, do kieszeni, do jakiejkolwiek kieszeni, tak, żeby go nie zgubić. No i dobra, odkładam pudło na miejsce, bo tu tam już niczego ciekawego nie ma. I będę chciał zająć się tym aparatem. I teraz mi powiedz, bo jak ten aparat wygląda, bo z tego co ja wiem, to w latach 20. już były te mniejsze aparaty, nie? Nie to, że trzeba było ten proch tam i się ustawiać, tylko one już miały bardziej jakieś takie bardziej kliszowe chyba były. Wiesz co? Bodajże tak. Zaraz ci zresztą powiem. Bo nie wiem jak ten, jeszcze, żebyś mi powiedział jak, bo muszę się zastanowić jak do tego podejść. 1920. Jakie były aparaty? Wiem, że Polaroidy były później. Polaroidy to są lata 30. To już normalne na klisze takie. No właśnie tak mi się kojarzy, że takie były. Nie bardzo różniące się od Zenitha, że powiem, z lat 80. Może nie miały jakichś tam autofokusów czy innych takich, ale normalny aparat taki, że schowasz mu obiektyw i go schowasz do kieszeni. To było na kliszę, która mogła być w tym momencie po prostu mniej... mniej trwała, mniej wytrzymała i czarno-biała. Tak mówicie. No dobrze. To ustalmy. Jak grałem dwoma postaciami fotograficznymi, to tak pamiętam, jakby tłumaczyliśmy, wygląda aparat. Ale może coś. Mam rozjazd, muszę rzeczywistość. Znaczy, mi się tak kojarzy też. Nie wiem do końca, właśnie czy na kliszę, czy na coś pomiędzy, ale pamiętam. Znaczy, pamiętam, no nie pamiętam, ale tak mi się kojarzy, że były właśnie takie małe już, nie? Że nie trzeba było nosić go na ramieniu, tylko faktycznie można było go schować. Znaczy takie też były, ale były generalnie już dostępne takie normalne aparaty jakby na szyję z tym z fleszem, z lampą błyskową. Tak, znaczy ja też patrzę pod względem tego Jacka Portera, nie? Że nie będzie łaził z całym osprzętem, tylko raczej coś takiego mniejszego ma, nie? Że kliknie dwa razy i spierdala. Więc tak na to myślę. Kamera filmowa, aparat fotograficzny S-Ten Commercico. Już wyszukujemy. W ogóle przez moment miałam takie, bo faktycznie ta droga do gabinetu rzeczy znalezionych miała być taka sama jak do kustosza. I jak się Felicjan pytał, to nikt z nami, nikogo tam wokół nie ma, i mam takie z Harrym, nie, tam sobie idziemy w tym momencie. Kogo tutaj nie ma? Estman Commercial to był harmonijkowy aparat. Już tak rozkładany. I on miał taką boczną kliszę wkładaną. Tą z boku, jednorazową. Z tego co... W sensie to jest... Ale to jest jakby takie... Materiał się otoczyły. Tak na płytkę, że tak powiem, to było jeszcze wcześniej. Za 20 wydaje mi się, że już Kodak działał. No tak, ale to właśnie ten, który jest w podręczniku, Estman Commercial za 100... A, bo jest jeszcze pudełkowy. Okej. Brownie.
A patrzysz na badacza czy na strażnika? Na badacza. Chyba na ciastkę, bo jakieś brownie tam był. Okej, okay, dobra. Ustalmy, że miał ten mniejszy, czyli brownie Kodaka. Jasne. Czyli ten bardziej, bardziej przenośny. On rzeczywiście jest na klisze. Tak jest. Dobra. Dobra, nie, bo chodziło mi o to, jak bardzo muszę uważać i czy i co mogę z nim zrobić, nie? Dobra, no to dobra, no to w takim razie biorę ten aparat i zaczynam się z nim tak troszkę mocować, sprawdzać, czy ten stojak, na którym stoi, on jest okręcany, czy się go wklika, czy on jest wbudowany, że trzeba go złamać, bo mi nie zależy w tym stojaku, ja chcę tylko ten aparat wziąć. Bez problemu bierzesz, odkręcasz go od dołu. Okej. Okay. No to dobra, no to tak robię. Aparat chowam do kieszeni wewnętrznej płaszcza. Mm-hmm. Patrzę na Saszę i wychodzimy, możemy iść. Dobrze. Dobrze. Wy w takim razie wychodzicie z tego biura rzeczy znalezionych. Czy ty chowasz ten aparat, czy Sasza ma go schować? Nie, ja go mam. Ja go schowałem do kieszeni płaszcza. Ja lubię Saszę, ale mu nie ufam. Dobrze. Dobrze. W takim razie schowałeś ten aparat do kieszeni płaszcza i wyszliście z Saszą z tego pomieszczenia. Tak, myślę, że będziemy się powoli kierować w stronę Alicji i Harego, ale nie na tyle szybko, żeby wchodzić w im dyskusję, więc raczej rozmowa pozostanie im, ja przyjdę na jakąś końcówkę. Dobrze. Tak bym to widział. Dobrze. W takim razie Alicja i Harry. Wy musieliście skręcić i wejść po schodach, bo biuro kustosza jest na piętrze, więc w pewnym momencie się rozdzieliliście z Felicjanem i z Saszą. Oni poszli swoją drogą do biura rzeczy znalezionych. Wy poszliście swoją drogą do gabinetu kustosza. Rozmawiacie po drodze? Tylko napomknę Haremu. Się nam młody artysta zmienił przez ten rok. Ale że co, że wyładniał, czy o co ci chodzi? Nie no. Trochę zmężniał. Może coś mam tam w głowie zostaje. No oby wyszedł na ludzi. Oby. Jak Harry jest tak gadatliwy, jak to ostatnio Harry bywa, to idę do drzwi kustosza, pukam. Pukasz? Po chwili słyszysz zamieszanie w środku, przerzucanie papierami, ktoś cicho klnie pod nosem. Słychać tupot kroków zmierzających w stronę drzwi. Drzwi się otwierają tak gwałtownie. Staje w nich mężczyzna, starszy mężczyzna, chudy, z łysą głową, z taką długą, dobrze zadbaną brodą, ale z krzaczastymi brwiami, które ma któremu się zbiegły nad oczyma, tworząc mu takie dwie zmarszki na czole. Się patrzy na ciebie, patrzy się na Harego. Słucham. Dzień dobry szanownemu panu. Czy mamy do czynienia z kusztoszem tego pięknego przybytku? Tak. O co chodzi? Alicja Barnes, bardzo mi miło. Wyciągam rękę. O co chodzi? A przepraszam, ja nie w porę?
wykłady mam o 18. Jak najbardziej rozumiem. Przepraszam, że tak nachodzę. Powinnam się była zadzwonić, zatelefonować, umówić, ale to jak już zajęłam panu czas, mogłabym na sekundkę z kolegą wejść zamienić słówko? On się odsuwa, wpuszcza was do środka. Proszę. Ile on ma lat? On jest koło 50, 60. No, a ciut starszy ode mnie. Dobra. Biuro kustosza jest w sumie nie takie duże, jakbyście się spodziewali. Okna są tylko po jednej stronie tego pomieszczenia. Jest w sumie szatnia jest większa niż to pomieszczenie. Mieści się tam biurko dość spore, za którym stoi taki spory fotel. Biurko zawalone wszelkiego rodzaju papierami, papierkami, wycinkami z gazet, książkami o sztuce, albumami ze zdjęciami różnych zabytków. Na ścianie po prawej stronie od wejścia jest powieszona tablica korkowa, także bardzo, bardzo zajęta, że tak powiem, masa informacji poprzypinanych w różnych miejscach, pineskami, notatki odręczne, kawałki gazet, jakieś przedruki jakichś pozycji. Jest też plan całego muzeum, przynajmniej tego parteru, z nitkami, gdzie co jest, w jakim miejscu się znajduje. Po prostu totalny chaos. Chaos tu panuje. Naprzeciwko biurka stoi jedno krzesło. Jedno krzesło takie surowe, dębowe, mocne krzesło, nie wyglądające na zbyt wygodne, ani na zachęcające, ale no, kustosz najwyraźniej ceni sobie swój czas, a nie ceni tyłków tych, którzy przychodzą go odwiedzić, przeszkadzając mu w jego pracy naukowej. No więc on was wpuścił do tego pomieszczenia, przecisnął się między wami, obok was, bo to takie naprawdę dość ciasne pomieszczenie, przeszedł koło tego biurka naokoło, co wygląda komicznie, bo to biurko zajmuje pół tego pokoju. On się tak bokiem przesunął tyłkiem, szorując po regale, który stoi obok. Usiadł na tym swoim fotelu, wskazał wam krzesło. A to jest chyba pana pasja, prawda? W jakiej sprawie pani przyszła? Ach, tak, oczywiście, przepraszam. Tak jak powiedziałam, Alicja Barnes. Ja ogólnie prowadzę taki nieduży antykwariat, sklep z antykami. I wysłałam tutaj swojego człowieka, bo bardzo mnie interesuje wystawa, którą teraz państwo tutaj macie. Wystawa Mauera. Chciałabym... Von Mauera. Kilka... To jest pełne nazwisko. Och, oczywiście... Fon, przepraszam, nie chciałam wejść na ignorantkę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Chciałabym kilka informacji zasięgnąć na temat jego dzieł, a zwłaszcza tego jednego nienazwanego. Proszę pani, na dole w holu są przewodniki turystyczne, w którym może znaleźć pani informacje. Tak samo polecam bibliotekę miejską, gdzie także będzie pani miała informacje na temat tego dzieła. Ja tu nie jestem po to, żeby udzielać tego typu informacji. Ja się zajmuję poważną pracą naukową, nie jestem przewodnikiem. Ale mówił pan, że będzie pan o godzinie 18 oprowadzał studentów. Miał wykład. Tak. St-
studentów. Mhm. Więc głównie zajmuje się pan studentami. A bada pan teraz coś dokładnie? Ta wystawa jest tak tutaj przez przypadek? Myślę, że miał pan coś wspólnego z tym, że tutaj się znalazła. Musiałem zaakceptować tą wystawę, żeby ją w ogóle tutaj wystawić. To jest wystawa, która jeździ i przyjechała z Europy. Ale to, przepraszam, bo odnoszę wrażenie, że wcale nie jest pan zadowolony z tego powodu, że ona tutaj jest. Jakiś problem? Jest mi to obojętne. Von Bauer nie był jakimś wielkim kolekcjonerem sztuki. Nie znajdują się tam dzieła, które byłyby uznawane za perły malarstwa. Są to dzieła zazwyczaj zapomniane, którym my dajemy możliwość pokazania się w większych miejscach. Najciekawsze, co jest w tym nienazwanym obrazie, jak go pani określiła, to jest jego rama. A ta z lilikami, tak, zwróciłam na to uwagę. Ma jakąś szczególną historię? On się tak na ciebie ciężko patrzy. Masz szczególną historię. Została wykonana w Szwajcarii. Na zamówienie. Och, jak rozumiem, autora dzieła? Nie. Na zamówienie von Mauera. Fascynujące. Czy coś jeszcze? Troszeczkę tak, bo widzi pan, człowiek, którego tutaj przysłałam, żeby obejrzał sobie to dzieło, zniknął. A też doszło do moich uszu, że to państwa pracownik też się zapodział w tym samym czasie i się zastanawiam, może jakoś pomóc, jak będę szukała tego mojego człowieka, to... Proszę pani, sprawą zajmuje się już policja. Ale policja zajmuje się sprawą, czy policja mówi, że się zajmuje, bo to są bardzo często... Sprawą zajmuje się policja. Ja nie mam pieniędzy, żeby wydawać na prywatnych detektywów, zwłaszcza do morosły prywatnych detektywów, którzy prowadzą na boku sklep z antykami. A mogę zapytać o nazwisko osoby zajmującej się sprawą? Pięknie proszę, bo może pomoże mi w moim kłopocie. Zaczął przeszukiwać te papiery. Przerzucać z taką złością. Mhm. Gdy oni sobie tam gadają i tak dalej, ja ciągnę łyczek z manierki. I co? Co to za spojrzenie? A, tam piersióweczkę czy maniereczkę, coś takiego. I patrzę na te tablice, co on tam bada. Czy to w ogóle jest coś godnego uwagi, czy ewentualnie facet ma urojenia jakieś, coś. Wiesz co, facet nie ma urojeń, ale rzeczywiście skupia się na swojej pracy, to widać, że poświęca jej bardzo, bardzo dużo, zresztą tak jak już było powiedziane, a rzuć sobie na spostrzegawczość jeszcze. A bardzo chętnie. A rzuciłem. I jak weszło? Czy nie weszło? Na pół. Na pół weszło. Wiesz co, zauważyłeś, że on miał przez większość czasu ręce tak w taki sposób złożone, posadzone na biurku. Zauważyłeś, że ma obrączkę na palcu, ale nie zauważyłeś nic właściwie na temat jego rodziny. Żadnego zdjęcia żony, żadnego zdjęcia dzieci, wnuków, prawnuków. Nic.
Na jego biurku leżał też, leży też otwarty kalendarz, taki książkowy, który jest zapełniony datami, godzinami od góry do dołu i jakimiś jego przemyśleniami. I zauważasz tam w sumie właściwie to, o czym on mówił, czyli to, że rama obrazu pochodzi z Austrii i przy tym znak zapytania. Ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii, tak, dobrze. Dlatego był przy Austrii znak zapytania, to logiczne. Tak, no. I Austrii jest skreślone i podpisane Szwajcarii. Okej, to niech sobie szuka. Proszę pani, oficer, który się zajmuje sprawą, ma na imię Vernon Hatch. Dziękuję panu pięknie. A ta wykład, który będzie pan tutaj miał o 18, jest tylko dla studentów, czy ewentualnie się można przysłuchiwać? Jest przeznaczony dla studentów, ale nie mogę pani zabronić zwiedzać muzeum. Bardzo się cieszę, że pan nie może mi niczego zabronić w takim wypadku. Dziękuję za pomoc. Wstaję, wyciągam dłoń, żeby mu uścisnąć. Zabieram dłoń. On też wstaje, poprawia kamizelkę. To dobrego dnia życzę. Wzajemnie. Pokazuję drzwi. No jak pokazuję te drzwi wyjściowe, to... Czyli to wystawa obwoźna jest, tak? Po całym kraju. Tak. I to jakiś tam pomniejszy malarz jest, tak? Tak nikogo nie interesujący. Pomniejszy kolekcjoner. Bo to jest kolekcja należąca do Van Mauera, ale tworzona przez kilkunastu artystów. To po co przyjmować i wystawiać to, jak można wystawiać to, co się lubi, a nie to, co podjeżdża pod nos? Skoro to i tak pomniejszy kolekcjoner, czy jakieś takie mało warte uwagi dzieła, to kto na to przyjdzie? Dostaliśmy za to dofinansowanie, żeby wystawić to przez 2 miesiące. A to mi daje możliwość przy okazji poprowadzenia wykładów na temat malarstwa XVIII-wiecznego w Europie. Bardzo dużo pan się oddaje swojej pracy. Jak widać. Jak długo siedzi pan tutaj za tymi księgami? 5 lat? 10 lat? Kiedy zostawiła pana żona? Czy zmarła? Jestem szczęśliwy w moim małżeństwie. Dziękuję bardzo. A partnerka jest szczęśliwa? Jak najbardziej. Prowadzi też karierę naukową. Chce pan poznać jeszcze jakieś szczegóły na temat mojego prywatnego życia? Rozmiar mojego buta panu podać? Nie, bo byłoby to zbyt personalne, ale ewentualnie pozycja seksualna ulubiona. Proszę wyjść. No, dziękuję bardzo. No, już pan wskazał drzwi. Miłego dziomka. I wychodzisz. Ja wychodzę, tak? A jeśli została Alicja w środku, to nie. Nie, nie została. Wychodzicie w takim razie. Wychodzimy, dostajesz strzał w klapę marynarki. Jak mogłeś? Ale co? No nie pyta się człowieka o takie rzeczy. Przecież gdybyś nosiła obrączkę, też bym cię o męża spytał. Czy Alicja nosi obrączkę? Nie. Nie. Już nie.
byś mnie o wnuczkę spytał, o córkę trochę się zainteresował. Prawie tak jakby twoja rodzina. Przyszywana. Troszeczkę. No właśnie, coś zastanawiałem się, kiedy mogłem wypić tak dużo i dlaczego mogła, dlaczego nie mówiłam, nie mówiłaś mi tego tak długo. I... Dostałbyś w drugi policzek. Gdybym go miał, tak, wiem, to tak. Podziękuję temu, co już tam gryzie wieko trumny i policzka nie potrafi trzeć. O, chyba idzie nasz punkt orientacyjny, a za nim Felicjan. Tak jest. Zeszliście z tych schodów i widzicie na dole Saszkę i Felicjana, albo Felicjana i Saszkę. Dobrze, zostawmy was na chwilę, przejdźmy do trzeciej części drużyny, do samotnego obiektu na horyzoncie. Co mi dzisiaj jest z tym słowem? Manson. Zbadałeś szatnię, zbadałeś szafkę ochroniarza, szafkę Johna, twojego poprzednika, osoby, którą zastępujesz. Dowiedziałeś się też, że jest drugie wyjście z muzeum, wyjście przez kotłownię. No jednak, żeby przez nie wyjść, trzeba mieć klucze, które ma tylko dozorca budynku. Więc skierowałeś się w tamtą stronę. On ma swoje biuro, powiedzmy to w podziemiach, w piwnicy tego budynku, więc musiałeś zejść najpierw z pierwszego piętra, na którym byłeś, całe szczęście, że są wewnętrzne schody dla pracowników, i wejść do piwnicy tego budynku. Minąłeś przy okazji kotłownię i drzwi do niej, chociaż kotłownia powinna być w piwnicy. Okej, dobra. Zszedłeś w takim razie do piwnicy i koło kotłowni jest właśnie biuro dozorcy budynku, jak głosi nazwa. Tak naprawdę jest to jest to po prostu bardziej pan sprzątający, złota rączka, łamane na naprawie wszystko, co się nie zepsuło, na taśmę klejącą, trochę szpachli i dobre słowo. Od razu wiesz, że on jest w środku, bo mało kto kopci tyle papierochów co on, i właściwie spod jego drzwi aż widać dym, który się wydostaje. Tam w środku jest komora gazowa jak nic. No? Uchylam te drzwi. Przepraszam, bo tak szukam kotłowni, wydawało mi się, że znalazłem. Kotłownia, a pokój obok. A ma pan może klucz? Mam, jasne. Wstaję za takiego swojego taboretu, ma koszulkę na ramionkach, na to narzuconą, białą, taką białą, kiedyś białą, białą koszulę. Którą ma rozpiętą, w ogóle zapina ją, poprawia szelki. To jest taki średniego wzrostu mężczyzna po 40. Już ma trochę siwizny we włosach, włosy tak gładko zaczesane do tyłu, boki podgolone. Taki bujny wąs mu rośnie pod nosem. No pan nowy ochroniarz, tak? Tak, tak. Jared, bardzo mi miło. Mason, miło. Podaję ci rękę. Tak jest. Sięga po taki pęk kluczy, staje przy tych drzwiach do kotłowni. Długo pan tu już pracujesz? Z 20 lat.
otwiera drzwi. Pewnie wiele wystaw pan żeś widział. Tam przybijają się. Mnie to tam średnio interesuje. Te wystawy. Ma być zrobione, ma być ciepło w budynku i... Bo tam jeden obraz widziałem jest bez plakietki. To panu zgłaszać, czy jak to jest? Nie, to kustosz tak... tak powiedział, że nie znamy autora, nie znamy miejsca, to żeby nie dawać plakietki. Ale pan wie, o którym obrazie mówię, nie? Tak, oczywiście. Wieszałem je wszystkie. Oni tam na górze się nadają do tarcia chrzanów, a i to, kurde, pod obserwacją, bo by sobie paluchy pocięli. Tak otworzył drzwi do kotłowni, tam w kotłowni taki duży piec, kopa węgla. Taka hałda węgla w ogóle przy jednej ścianie i widzisz rzeczywiście takie schodki prowadzące na górę, kończące się takimi metalowymi drzwiami. Tam coś dalej za tymi drzwiami, jakieś blokady są? W sensie, czy jak to wygląda? Podwórko tylko. No, przydaje się, jak węgiel trzeba zrzucić, to tutaj na tyły, no, nie stoi furmanka przed machem muzeum. Jasne. Pan pozwoli, że się przejdę. No, proszę. Mogę tych drzwi otworzyć. No, on tu ciągle fofirosa. Pan na długo tutaj? Czy tak na chwilę się zahaczyć, czy... No zobaczymy. Ze przygody woła, ale ta przygoda to musi przyjść i zapłacić. No, tutaj ochroniarze to tak średnio mają to płacone. Podobnie jak ja, całe finanse idą na stołkach na górze. Kurwa, pańczyki w dupę. Kopane. A znałeś pan tego Kowalskiego? Znałem, nie jedną flaszkę z nim zrobiłem. Oczywiście, jak jeszcze było można. To jak to jest, że on wziął i zniknął? A cholera wie, może go stara z domu pogoniła? A może sobie kogoś jakąś dziewuchę złapał? O nigdy, panie, nie wiesz. Znasz w jednej chwili człowieka, a w drugiej chwili się okazuje, że to całkiem inny gość. No, rzecz w tym, że generalnie to on się urwał ze służby, to się z dyżuru. A tu nie widziałem, pierwszy taki. W szafce jeszcze go rzeczy wiszał. No, usadził drugiego papierosa w zęby, odpalił od tego pierwszego. Niedopałek wrzucił do pieca, otworzył piec. No, to najdziwniejsze, że te rzeczy zostawił. No i którędy miałby wyjść? Szatniarka go nie widziała, a ja go nie widziałem, choć ja tam lubię się zdrzemnąć w pracy i to wiadomo, jak coś trzeba zrobić, to robię. To mogło mnie nie być, ale kotłownia jest zazwyczaj zamykana, jak ja stąd idę, wie pan, zagrożenie pożarowe. No to właśnie jest szansa, że ci wykradł klucze i tędy wyszedł, jakby chce wskazać te drzwi, do nich podejść i je otworzyć. Ale to co, to wykraść mi musiał spod dupy te klucze. A ja nie wiem, jaki twardy sen masz. Nie na tyle twardy. Już kustosza rozpoznaję po kroków już na schodach, tam na pierwszym piętrze, jak idzie w tą stronę. A on cię wyczuwa z daleka. Ach, tak. Taka tam dynamika. Chciałbym te drzwi, jakby tak rozmawiamy przy tym kocie, te drzwi, jakby te metalowe, które opisałeś, otworzyć, pchnąć, zobaczyć, czy one są zablokowane. Wiesz co, są dwa zamki. Są dwa zamki takie porządne, ale możesz je z zewnątrz otworzyć, są przekręcane. Więc otwierasz te drzwi. Bierzesz je na spokojnie uchylasz, z tyłu widzisz kawałek podwórka, taką rampę, gdzie się właśnie wywala ten węgiel.
Trochę śladów po tym węglu, chociaż trochę śniegu popadało od ostatniej dostawy, więc tak po prostu kilka grudek w niektórych miejscach. No, śniegi były ładnie przypruszone tutaj. Widzisz przed sobą. Ten śnieg jest cały czas świeży, że tak powiem, czy nie padało od kilku dni? Wiesz co? To jest w miarę świeże. Ale nie mówisz, kilka płatków spadło, nie sypnęło, czyli mógłbym spróbować poszukać śladów. Mógłbyś. Tropieniem, czy czym mam sprawdzać? Tropieniem, jak najbardziej. 28. Weszło. Weszło. Wiesz co, zauważasz kilka głębszych wybrzuszeń w tym śniegu. No, tak na oko jest to rozmiar 44, 40, 45, będę mówił rozmiarami europejskimi, bo nie rozumiem tego systemu amerykańskiego. 44, 40 i 45 ślady prowadzą i do budynku, i do budynku, i z budynku. Przechodzą przez najbliższy róg i prowadzą na przód. A to nie zimno tak w samym tak koszuli? Jak w koszulu i płaszcz chyba mam. Tak? Płaszcz masz? Okej. Okay. Znaczy ja się przebrałem w tej szatni i ten płaszcz swój prochowy. Okej. Okay. Nawet miałem przerzucony przez ramię, ale... ciepło jest jakby. Akurat ten z cieplejszych dni zimowych. Mówisz, że wszystkie ślady prowadzą na ulicę główną jakby. Prowadzą przed muzeum. Okej. Okay. To masz piękny widok na pole, na ten pan zieleni. Jestem w stanie wyodrębnić, bo mówisz rozmiar 44, 46, ale ile osób mniej więcej? W sensie, czy to są różne rozmiary, różne buty? Weszło ci jak dobrze? Normalnie? Normalnie, 7 normalnie. Wiesz co? Tych śladów jest kilka, niektóre są starsze, niektóre są nowsze, ale wydaje ci się, że to są ślady należące do jednej tylko osoby. A pan tu często chodzisz? No jak trzeba odśnieżyć z przodu, to chodzę. A jaki pan masz numer buta? 45, a co? A tak. Chcesz się pan zamienić na buty? Ładne pan masz. A dziękuję. Chowam się w takim razie do budynku. Papieroska? Ja podziękuję. Ale są tu może jakieś takie, nie wiem, zakamarki, gdzie ktoś mógłby się schować i być nieznalezionym? Jakaś, nie wiem, archiwum, stary magazyn. Panie, tu podobno to od Kapitolu do pomnika Waszyngtona to tunel przekopali. Ale że gdzie? No tutaj, na zewnątrz, na polu, to tutaj koło muzeum musieli kopać. Ale ja tam nic nie widziałem, słuchałem ale nawet przez ścianę. Ja mówię tutaj jakby w muzeum już. Takie miejsca, gdzie w kimę można uderzyć. No to jest taki stary magazyn, ja pokażę. No to prowadź pan. No, odgasił kolejnego papierosa, widać. Widać, na razie mu wystarczył, bo nie odpalił trzeciego. Weszliście w głąb tej piwnicy. Skręciliście raz w lewo, raz w prawo, później znowu w lewo, mijacie jakieś tam pomieszczenia, składziki, wszystko
wszystko podzielone, oddzielone kratą. Oddzielone kratą, tylko są ścianki działowe postawione i drzwi. No ale jak docieracie w głąb, no to jest taka już ściana z cegły. Nie tak ładnej, zadbanej jak ta na zewnątrz, na fasadzie budynku, ale też dość dobrze zachowana. On otworzył drzwi. Wchodzi do środka, zapala. O! Tutaj można pkimę uderzyć i tu nikogo nigdy nie złapie, bo tylko ja mam klucze. Oczywiście wszystko w tajemnicy, nie? Jak to koledzy. No jasne, jak najbardziej. On się odsuwa, masz okazję spojrzeć, wejść do tego pomieszczenia. Jest to dość spore pomieszczenie, biorąc pod uwagę ten jego składzik, w którym on siedzi, czy na przykład pomieszczenie kustosza, którego nie miałeś okazji niestety obejrzeć, ale słyszałeś o nim dużo. No jest takie 4-5 metrów na 10, więc takie już porządne pomieszczenie. Stoją tutaj biurka, stare krzesła, wieszaki na parasole i na płaszcze, jakieś nieużywane, kilka grzejników takich starego typu. Ale najważniejsze sanktum to jest taki stos materacy, takich jak były w szkołach, jak były w szkołach, położony po prostu pod jedną ze ścian. I o, tutaj kimnąć się można, nikt nie znajdzie. Tylko palić nie można, bo to gówno jest łatwopalne, jak nie wiem. O te włosie to... Raz, dwa się zapala. A byłeś tu pan przez ostatnie 3 dni? Nie, ostatnio nie. Zimą więcej jest do roboty. Chciałbym jakby tam przejrzeć i pierdolone się na tych materacach, żeby zobaczyć, czy może ktoś pod nimi nie leży. Jakieś takie, jakby poszukać trupa, że tak ujmę. Poszukać trupa. Rzuć sobie na spostrzegawczość. 35, równa na połowę. Znaczy nie równa na połowę. Połowa to byłoby 37. Więc poniżej poniżej połowy. To tak się poważnie wziąłeś do tego przeszukiwania tego pomieszczenia. Zajrzałeś rzeczywiście pod te materace, uwaliłeś się na tych materacach, popatrzyłeś w sufit, upierdzielone tutaj. Grzyb wychodzi w jednym miejscu, w narożniku, który jest najprawdopodobniej połączony z zewnętrzną częścią budynku. Tam taki czarny grzyb, czarne plamy na suficie. No nie wygląda to dobrze. I spanie tutaj na pewno nie jest zdrowe. W pomieszczeniu jest zaskakująco ciepło, jak na to, że nie ma tutaj żadnego źródła ogrzewania. I wiesz co? Pomiędzy regałami, takimi starymi bibliotecznymi regałami, znajdujesz leżącą na nich książkę, kilka książek, i w tym jeden taki grubszy tom encyklopedii. Tak przejrzałeś tą pierwszą książkę, drugą książkę i coś cię tknęło, żeby sprawdzić tą najgrubszą, czyli tą encyklopedię, i od razu zauważasz, że jest lżejsza niż się spodziewałeś. Otwierasz ją i widzisz, że część stron została wycięta, ładnie wszystko zabezpieczone, a w środku znajdujesz plik banknotów, no, zwinięty rulonik, a jest około 20-30 dolarów. Czy znalazłem to tak na widoku? W sensie... Tak, nie, cieć się tym nie interesuje. On stoi w progu, coś tam robi.
biorę ten rolling, chowam jakby za pazuchę płaszcza i podnoszę tak. Książka jest. Znaczy jakiś tytuł, coś? Wiesz co, jest to encyklopedia jakaś. Niech będzie roślin i zwierząt Ameryki Południowej. Okej. Okay. Jakby zamykam ją i tak podnoszę pytając, lektura do snu? Nie, to nie moje. A czyje? A bo ja wiem. Tutaj było... W pewnym momencie znieśli tutaj książki z góry i tak zostawili. Ale to z której góry? W sensie tam jest kilka biur. No, to z któregoś z tych biur. A to chyba jakieś dary są. Bo w sumie tam... Co pan tam masz? Adam, no, jakaś encyklopedię. W ogóle tak by... Nie wiem... Ciekawe, co tu jest muchomor i otwieram... Ojej! To jest wycięte w środku. Co pan to daje? No? Co pan daje? O kurde! On się przepycha pomiędzy tymi regałami, tak podchodzi do ciebie. Ja! To może tutaj jakiś alkohol przemycają? I mi nie mówią może. Nic? No, to... Ale tylko ja mam klucze. No to może mają jeszcze jeden komplet kluczy i mi nie ufają. Kto to mógłby być? Pewno kustosz. On na takiego, co lubi sobie klapnąć, wygląda. Wiesz, nie wkurwiony, jakby był na kacu. Ale to schodziłby tutaj? No nie, znaczy, no, mówiłeś, że przynieśli tu z góry, więc może w jakichś kartonach, pudełkach. No to przynieśli przed prohibicją. To ile to tu leży, przepraszam bardzo? Ktoś tu w ogóle sprząta? Z 6 lat? Słucham? Z 6 lat? I 6 lat leży tu ta książka. Tak. Z dziurą w środku. Tak. Okej. Okay. Mówię, że tam jest stosik książek. Pozostałe książki mają podobną dziurę w środku, czy jak to jest? Nie. Podobne książki są mniejszego formatu. W ogóle wygląda jak zbieranina książek, nie mających ze sobą nic wspólnego. Jakiś mały tomik poezji, Frankenstein przez Mary Shelley napisany. Właśnie ta encyklopedia, jakaś książka dotycząca historii jakiegoś plemienia afrykańskiego. Totalny miszmasz. Okej. Okay. To odkładam tę książkę. Znaczy właśnie nie odkładam. Zanim ją odłożę, to chcę wrócić, że nie ma jakiejś dedykacji na stronie, na kładce, czy cokolwiek. Cokolwiek, co by wskazywało na właściciela. Myślę teraz. Tak, tyle stokapia też nie do czasu. No nie, nie ma. Nie ma. Nie wiem nawet, do kogo mogłaby ta książka należeć, więc nie będę tutaj wymyślał na szybko wątku, którego, o którym i tak zapomnimy, więc niestety nie ma tu dedykacji. No dobrze. To ja w sumie odkładam. On ją od razu podnosi. Panie, to może do biura sobie wezmę. Chociaż to dziwnie będzie, bo jak któryś zajdzie, to się pomyśli, że interesuje. I aż zobaczą. Może do domu zaniosę? Przez starą pieniądze będę tam chował. Panie, a możesz to w okładkę uprawić jakąś, jakby jakiś szary papier nałożyć i po prostu mieć swojej... po prostu taki schowek. To nie musi być widoczne, że to jest encyklopedia. Ty mam taki papier pakowy. No. No to ja sobie to opakuję, jasne. Wziął to pod bachę, zadowolony, wiesz, wyciągnął kolejnego papierosa, tytoń się z tego sypie, idzie z tym papierosem. To co, już tu skończyliśmy? Ale to może mi pan powie, że dwóch ludzi weszło do muzeum i z niego nie wyszło, więc gdzie mogli pójść?
Może obraz ich wciągnął. A pan widział, żeś ten obraz? Widziałem, no przecież go wieszałem. Tyś go wieszał, właśnie. To jakby, jaką jest technika w ogóle zrobioną? W sensie, tycałeś pan to płótno? Tycałem? Nie, co? Cię patrzył mi na ręce kustosz. Skakał wokół tego. On zresztą wokół każdej wystawy tak skacze. Mówi, narzeka, że to gówno straszne i że musieliśmy przyjąć, a się ekscytuje jak małe dziecko, jak przychodzi do odpakowywania i sprawdzania tego wszystkiego. To nawet na ramę kazał mi uważać, bo to z jakiegoś tam germańskiego kraju pochodzi, ja nie pamiętam już, z Austrii, Szwajcarii, czy z Bawarii. No gdzieś tam w Europie, tak, tak, wiem. No dobra, no to dziękuję bardzo. Chyba następną zmianę mam... Już za dwa dni coś mi się kojarzy. No czy nie, w sumie jutro rano powinien być. Ale zobaczymy, czy dotrę, jak coś ty dam znać. Jasne. Jakbyś miał kiedyś wieczorną, nocną, to zapraszam tutaj. No, przecież. Dam znać. No, coś tego, wody ognistej. Się tak, napijemy tak, wodzu. Fajkę pokoju też przyniosę, tak. No i super, no i świetnie, to mamy interes. No. I jak już tak by tam się odprowadzimy do jakiejś tam przestrzeni wspólnej, to chciałbym wyjść na salę wystawową, wyjść do tego obrazu i mi się tego, muszę może nie tylko, że znowu przyjrzeć, co wyciągnąć z kieszeni jakiś śmieć typu kapsel po coli. I jak będzie mniej ludzi wokół mnie, to cisnąć w ten obraz. Wiesz co, oprócz ciebie jest w tym pomieszczeniu jedna para, ale jest na drugim końcu tego pomieszczenia, właśnie skręcają za róg, oglądają jedno dzieło, troszkę musiałeś poczekać, ale oni po chwili skręcili i zostajesz sam przed tym obrazem, przed tym człowiekiem stojącym na wzgórzu, przed tymi gwiazdami nad nim. Wziąłeś ten kapselek i tak go cisnąłeś w tamtą stronę. No tak, żeby po prostu rzucić, no. Rzucić, tak. Rzucał za okno. Tak. I wiesz co, ten kapselek się odbił, upadł na podłogę, potoczył się kilka razy. Warto było spróbować. Podnoszę ten kapsel, żeby nie śmiecić. Rzuć na spostrzegawczość. Zero zero trzy. Wiesz co, na rogu tego kapselka widzisz kilka czarnych plamek. Jak po farbie. Jestem w stanie rozpoznać, co to za farba. W sensie po prostu już tak. To brzmi trochę jak olejna. Okej. No spoko, no. Jesteś pewien, że wcześniej tych plamek nie było. No, ale to jest odprysk z obrazu, tak? W sensie patrzę na ten kolor, który mam na tym kapselku i chcę go porównać, czy odpowiada temu miejscu, które cisnąłem. Wiesz co, kolor na kapselku jak najbardziej odpowiada, ale to wygląda tak, jakby ktoś prysnął tą farbą pędzlem. To nie jest tak, że się odbiło od obrazu i ten obraz został zarysowany i że jest gdzieś na brzegu, tylko jest kilka takich kropek, jakby skapnęło z pędzla. Okej, jak jestem dalej sam w pomieszczeniu, to chciałbym wyciągnąć z płaszcza jakiś paragon stary czy coś. W sensie taki dłuższy kawałek papieru i tak podejść bliżej, że nim się przyglądam, ale przyłożyć go tak trzymając jeden koniec przyłożyć do obrazu. Przykładasz do obrazu, czekasz chwilę, jak rozumiem. Czekam chwilę i też pytanie, czy jak będę z nim w takim dystansie, to czy ja to widzę tą głębię, którą widziałem jakby przyglądając się tak pierwszy raz, czy ta głębia w tym momencie, czy on jest 2D? Bo wcześniej był ten efekt, wiesz, głębi, ruszania się i tym podobne, nie?
Tak jest. I dalej go widzisz, dalej go zauważasz. W ogóle zauważasz, że pomiędzy tymi postaciami to są miejsca. To są takie puste miejsca. Wcześniej ci się wydawało, że to nieprzerwany tłum, taki tłum tych postaci, a teraz widzisz, że są miejsca, gdzie te postacie nie stoją. I na dodatek zauważasz, że nie wszystkie z tych postaci wydają się mieć ludzkie, do końca ludzkie kształty. Są przekrzywione, mają dziwne proporcje, zdecydowanie za długie ręce, dziwnie wygięte nogi. Jedna postać wydaje się mieć skrzydła. No, bardzo, bardzo dziwny obraz. Nawet przez chwilę byłeś w stanie, tak jak stoisz z tym paragonem, z kawałkiem papieru oderwanym z notatnika, patrzysz na te postacie i kątem oka zauważyłeś, że coś się poruszyło. Przemieściłeś tam wzrok, ale dalej w tym narożniku, który jest przeciwstawny do tego, w którym trzymasz ten kawałek papieru, dalej są tylko postacie, one są trochę nieco bardziej zacienione. Tam pewno jakaś mucha musiała usiąść czy coś takiego, odlecieć, bo to niemożliwe, żeby postać na obrazie się przecież ruszyła, prawda? No przecież. Mhm. Rzuć mi na siłę woli. Nope. Wiesz co, to tak stoisz zafascynowany tym obrazem z przyciśniętą tą kartką papieru i tak przemieszczasz wzrokiem się pomiędzy tymi postaciami, tak zgubiony w myślach, i zauważasz po pewnym czasie zauważasz, że te nieludzkie postacie, te dziwne, zdeformowane postacie zdają się pożerać tych ludzi, którzy tam stoją. Zauważasz, że jedna z postaci jak na obrazie goi po prostu, jak Saturn pożera własne dzieci, a trzyma ludzką sylwetkę, która ze wzniesionymi rękami daje się pożreć, albo krzyczy w przerażeniu w czasie, kiedy jej dolna połowa ciała jest odrywana. Słyszysz ten dźwięk tego ogniska na szczycie tej góry, szum wiatru w drzewach. Totalnie odpłynąłeś w tym obrazie. Powiedz mi, jestem jakby na odległości, nie wiem, kilku centymetrów. Powiedz mi, tak, czy ja jestem w stanie spojrzeć za framugę? To się nie wsadzi głowy jeszcze, ale wiesz, jak podchodzisz do okna, to widzisz coraz więcej jakby tej przestrzeni za oknem. Czy tutaj jest ten sam efekt? Tak, jak najbardziej. Jaka jest reakcja obrazu na paragon? Czy się ta farba przechodzi na paragon, czy... Wiesz co, tak oderwałeś ten paragon i zauważyłeś, że w miejscu, w którym był przytknięty do tego obrazu, jest rzeczywiście świeża farba. Na obrazie nie ma żadnego śladu. A na tym rzeczywiście jest świeża farba, możesz nią przyjechać po niej kciukiem. Przez to twój kciuk będzie umazany. Chciałbym zwinąć ten papier i wcisnąć go w obraz. Znaczy już nie przyłożyć jakby do farby, tylko wcisnąć go w obraz. Tą głębię, którą dostrzegam, a która tutaj powinna być płótnem. Ja sobie wyobrażam, że to jest taki, wiesz, taka kartka. Tego rozmiaru, po prostu zwinięte w rulon i... Dobrze, rzuć mi na moc. Tak. Weszło ci. Dobrze. Wiesz co? Tak zerknąłeś właśnie pod kątem i tak zacząłeś wsuwać tą kartkę za ramy obrazu, tak pod kątem.
i rzeczywiście ci się udaje, ale w momencie, kiedy ona przechodzi, to ona znika, nie pojawia się na obrazie. Przechodzi. I nagle jej nie masz. Rzuć mi proszę na poczytalność. Tak, to jest jakby... 69, hehe, nie weszło. Nie weszło, rzuć sobie K4. K4, już. Dwa. Daj mi sobie dwa punkciki poczytalności w takim razie. No zdecydowanie tu się dzieje coś, co ci się nie podoba. Jakby metodę badawczą już mam. Jakby próbowałem rzucić, odbiło się, ale w tym momencie wcisnąłem papierek w obraz. Jakby kolejnym krokiem jest wejść w obraz. Ale, wiesz co, nie. Lecę na zaplecze, po jakieś prześcieradło. Czy jakąś inną firankę. Okej, okay, prześcieradło jak najbardziej na dole w piwnicy. Możesz wziąć, bo są tam prześcieradła, którymi czasem się przykrywa płótna. Tu chciałbym wziąć... jak jest zwinę w rulon, to mniej więcej jaka to jest długość? Wiesz co, jak jest zwiniesz w rulon, to jest 2 metry na 50 centymetrów. Na 50 centymetrów. Dobra, to jakby to chwilę zajmie, ale w tym momencie chcę to jakby podrzeć na pasy. Aha. I powiązać i zrobić tego jakby długi sznur a la Rozszpunka. Dobrze. Dobrze. Widzisz, do czego zmierzam? Widzę do czego. Do czego zmierzasz. Dobrze. Zaczynasz rwać te fragmenty tego prześcieradła. Nie ma najmniejszego problemu. Mijają cię ci turyści, którzy się dla ciebie dziwnie patrzą, wychodząc. Ja mam wywalone, obraz jest najważniejszy. Wychodząc z muzeum, jasne. Nie ma problemu. Troszkę ci to zajmie. Chcę ewentualnie, jak już dojdziemy do tego, możemy wtedy do tego przeskoczyć do tego momentu, chcę po prostu przywiązać do najbliższego filaru, do jakiegoś najbliższego mebla, jeden koniec, drugi sobie przewinąć wokół tego, wokół biodra i po prostu jakby wejść z buta, że tak powiem, wsadzić nogę i jakby przejść, chcę przejść przez tą, jakby przez tą dolną ramę, tak jakbym przechodził przez płot. Dobrze. Na razie sobie to porwiesz. W tym czasie reszta. Spotykacie się na dole stołów, schodów prowadzących do kustosza. Wybacz, Felicja, nie moją minę, ale Harry pytał kustosza o zwyczaje seksualne. I co? Nie dostał odpowiedzi, dostaliśmy wyproszeni. Jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Znaczy najprawdopodobniej ruch, ale się wstydzi. Harry! Co? No, ale nie jest to prawdą? Dowiedzieliście się czegoś? W sumie, że ma tutaj z przymusu trochę tą wystawę, że tak trochę kładzie na to lagę o 18:00, prowadzi dla studentów wykład. Poza tym jest szczęśliwy ze swoją żoną i bardzo miło, że pytasz. Policja szuka tego ochroniarza poprzedniego. Jest oficer Vernon Hatch, który się tym zajmuje. I to tyle. Człowiek naprawdę nie zainteresowany tym, co się dzieje tutaj, tylko swoją pracą tutaj.
Vernon Hatch, tak? I tak. Spoglądam na Saszę, czy kojarzy takie nazwisko. W świńskich oczkach Saszy błysnęło takie nagłe mam. Pojawił się podekscytowany wyraz na jego twarzy, a później pokręcił głową, że nie. No cóż, no to dobra, no to... Okay. Ale my znaleźliśmy aparat. Aparat znaleźliście? No, no, no. I Felicjan ma super kapelusz. Tak. Mam. Dzięki, Sasza. Nie ma sprawy, szefie. Zawsze możesz liczyć na to, że skompletuję twój wygląd. Bo dobrze się ubierasz, naprawdę. Nie daj sobie mówić, że jest inaczej. Mówi się skomplementuje, mój drogi. Skompletuje. Prawie jestem pewien, że skompletuje. Tak czy inaczej. Potrzebujemy... I tak mnie teraz naszło w ogóle, że nawet nie sprawdziłem. I przerywam w połowie zdania. Wyciągam ten aparat i chcę go otworzyć, zobaczyć, czy jest klisza w środku. Nie! Co nie? Nie otwieraj tego! Nie robiłeś nigdy zdjęć? Nie, bo ja... On rysuje. Tak, zdaję sobie sprawę, ale tego, z tego, co rozumiem, to się robi w odpowiednich warunkach. Nie otwieraj tego tutaj. Fotografowie... Gdzie mam to otworzyć? W jakimś zacienionym miejscu? To bez sensu, nie będzie nic widać, co jest na tych zdjęciach. No ale, bo z tego co rozumiem, tam... Nie wiem jak to działa, no ale wiem, że się nie zagląda tam, bo się wsmaruje. No w porządku, to w takim razie musimy znaleźć zaciemnione miejsce. Ja mam może taką piwnicę prostu... u siebie w kamienicy. Tam jest dość ciemno, jak się nie zapali światła. Albo nie przyniesie listy. Tak. On jest wspaniały. Dziękuję. Nie, no słuchajcie, no piwnica w porządku, ale to... Teraz pytanie. Czy ja mogę jakoś... Chociaż nie, chuj, dobra, jak już grałem, że nie umiem, to nie umiem. No okej. Okay. No dobra, ale ja co w takim razie, jak się wywołuje te zdjęcia? Może donieśmy to po prostu do fotografa. Są do tego specjalne zakłady. No żeby właśnie. Zrobił to profesjonalista. No, bo nie wszystko trzeba robić chałupniczą metodą. No dobra. To no. Co? Damy szansę... Sasza cię tak puka, Felicjan no. w kamizelkę. Ten, co robił zdjęcia dla bałałajki do tych papierów. Dimitri? A faktycznie, Dima. O, ale nie wiem, gdzie on... Ja raz u niego robotę miałem, przenosiliśmy rzeczy. To ja wiem, gdzie on mieszka. Wiem, gdzie mieszka jego rodzina, więc bez problemu dowiemy się, gdzie mieszka. No to dobra, no to mamy plan. Damy szansę. Dima nam stworzy te zdjęcia. Dobrze, ale chodzi mi o to, że może jednak poczekamy tutaj na tego ochroniarza. Może Lego. Się... No tego tutaj. Warkoczyki. Ale też już wszystko wiemy, co od niego chcieliśmy, to po co mamy czekać? No, może się czegoś dowiedział. Miał się wywiedzieć a propos ochroniarza. Miał, jak mu zapłacimy. Zapłaciłaś mu? Dałam mu coś lepszego, dałam mu obietnicę zarobku. Aha. A wiesz, że to jest Indianin, nie? Więc możemy już w sumie wyjść. Bo już niczego się nie dowiesz od niego, jak mu nie zapłaciłaś. Nie mogę się z tobą zgodzić. Ja wierzę w ludzi. No niepotrzebnie. Stereotypy są z jakiegoś powodu. Prawda? Jasne, szef. Dobrze, no. Patrzę na Karego, patrzę na Saszę. Aha. Dobra, wyjdźmy stąd, zanim ktoś przyjdzie i zacznie pytać. Dobrze, to może przejdźmy się na dół i do wyjścia.
A ty myśl, Sasza, gdzie ten Dima ma? Żebyśmy nie musieli jeździć po rodzinie. Ja bardzo chciała wyjść w momencie, kiedy Mason będzie skakał przez obecne. No ja będę się kierował chyba, nie będziemy się kierować na salę, więc tak czy owak będziemy... wiecie co, nie będziecie się kierować na salę, bo wyjście jest przed salą. Nie? A chociaż jak będzie wydał rozpęd, żeby go w drzwiach, jak krzyczy Geronimo! Dam wam rzucić sobie na spostrzegawczość. Poproszę! Albo na nasłuchiwanie, albo na spostrzegawczość, na co wolicie. Musi ja na nasłuchiwanie chętnie. Musi wejść na połowę, co najmniej. Dobra, ja rzucam na spostrzegawczość. I u mnie Sasza to też jest... sobie rzuci. Kurwa, u mnie to jest 2, dziękuję. Ja spróbuję spostrzegawczość. Takie ładne to. Mogę forsować? Nie weszło. Możesz forsować. Jak ci nie wejdzie, to usłyszysz... Tak? Przepraszam, mam co usłyszy. Usłyszy przejeżdżający tego ciężarówkę z lodami i będzie miał piękną ochotę. Kojarzy się tą ciężarówkę z osiedla. Du. Okay, mi to pasuje, to jest spoko. Jest styczeń, więc ciężarówka z lodami może nie, ale usłyszysz... Kurtakiem z rożna, tak. Usłyszysz, jak Jane się dzieli ze swoją koleżanką, ta podstarzała szatniarka, szczegółami swojego życia erotycznego. Okej. I ona bada te kurtki w szatni, mity. Więc to jest żona tego, kustosza. Ona też prowadzi badania. Nie, no nie weszło na pół, ale weszło ogólnie. Weszło ogólnie, no to bez konsekwencji, ale no nic. Nic niestety nie usłyszałeś. Alicja też nic nie usłyszała, nie zobaczyła. Za to Felicjan, ty po prostu okiem sokoła, tak, rzuciłeś przelotne spojrzenie na tą salę. Tam wiesz, po kilku schodkach trzeba podejść i widzisz Mansona, który tak rozrywa po prostu te prześcieradło na takie pasy i je wiąże ze sobą, nie? Ej, tak, i stoi przy tym obrazie, tak? Co? Stoi przy tym obrazie. Tak, z jego pozycji na sali możesz stwierdzić, że stoi przy tym obrazie, najprawdopodobniej. Bo obrazu samego nie widzisz. Jasne. No to ja tak się przesuwam, tak Saszę tak biorę na bok, tak zgadzam się. I tak patrzę, tak wyraźnie lekko zainteresowany, czemu on drze prześcieradło. I tak nie mówię nikt innym, jak będą chcieli, to sobie spojrzą też w tą samą stronę, ale tak z lekką konsternacją patrzę, co on robi. No teraz podchodzi, przechodzi przez korytarz, podchodzi do jednego z filarów, obwiązuje prześcieradło tym wokół tego filaru i tak idzie, wiesz, i widzisz, że ma taką minę z prześcieradłem, idzie w stronę tego obrazu. Każdym etapem jego misternego planu, jak widzę, co on robi, to ja tak robię tak krok do przodu, nie? Tak się nachylam, tak coraz bliżej podchodzą, mówię, co tu się wyrabia, nie? Co? Wychodzimy? Co on kombinuje? I znaczy możecie zauważyć, że ja po prostu, wiecie, już nie przestałem was jakby się z wami przejmować i patrzę na tego ochroniarza, co on robi właśnie. I podchodzę sobie, tak... Harry, patrz! Tak? Tam coś się dzieje. I też w stronę sali dłużej ruszam, bo jestem bardzo ciekawa tego, co teraz, się stanie. Teraz nawet Sasza. Sasza spojrzał. Nie widzicie, że jest taka napięta lina ze zwiniętego kawałka prześcieradła związanego z innym kawałkiem, z kawałkiem prześcieradła, tak przechodzi przez salę, tak dzieląc ten korytarz na pół. No ja będę podchodził, tak. Podchodzicie tam. Dobra. Tak.
Manson, zwinąłeś tą linę, tak sprawdziłeś, czy jest mocna, obwiązałeś wokół... Słucham? Duży mam zapas luzu? Duży masz, no tak z 10 metrów. Okej, okay, spoko. Tak, teraz, no, się teraz się zastanawiam, czy może jednak by się nie złapać ramy z boku, ale to nie wiem, lewą, prawą ręką, w sumie dobra. W sumie prawą, no bo na tej ramie nie usiądę, więc trzymając się po prostu... Ta rama jest w ogóle troszeczkę za wysoka, żebyś na nią wlazł, więc tak jak zauważyłeś, że tam nie sięgniesz stopą tak wysoko, to podsunęłeś sobie ławkę, więc się cofnąłeś po tą ławkę i zauważasz cztery osoby, które gapiły się wcześniej na ten obraz, jak gapią się na ciebie. Z ramionami idę do obrazu. Widzicie, że... Okej. Okay. Ja nic nie mówię, jak ja patrzę, tylko co, jestem szczerze zaciekawiony i patrzę, co się wydarzy. Sasza podchodzi do ciebie, Manson, i kładzie ci rękę na ramieniu. Nie skacz, to parter jest. Tylko się wygłupisz. Jakby ci to wytłumaczyć? Ten obraz pochłonął mój paragon i chcę go odzyskać, więc wejdę w obraz. Żupu! Idziesz ze mną? Felician! Ten obraz pochłonął paragon! Fascynujące. Dobra, puść go i zobaczymy, co się stanie. I podchodzę do Saszy i go tak chcę odciągnąć, bo ja jestem zaciekawiony tym, co tu się dzieje. Chcę zobaczyć. Ja też chcę zobaczyć. No to jakby wstawiam tu ławkę pod obrazem, wchodzę i wchodzę do... Wciskasz buta w obraz. Z buta wjeżdżam, a potem cała reszta. Starasz się to zrobić delikatnie, czy tak od razu chcesz przywalić? Wiesz co, jaką siłę wkładałem w ten paragon? W sensie tam musiałem się mocować, żeby on wszedł, czy... Nie, tak, on tak powoli wchodził, tak jakbyś w gęstą masę, jakbyś w masło próbował wcisnąć papier, może okay, nie takie... No to jeżeli tak, no to w tym momencie wkładam to odrobinę więcej siły. Mhm. Potem jakby jak już mam nogę wsadę, to jakby chcę bardziej z barku wjechać niż tak wcisnąć rękę. Mhm, dobra. O ile więc... tam będę miał oparcia z drugiej strony, ale wiesz co chodzi. Więc wciskasz najpierw stopę i przez chwilę ci się wydaje, że to głupota, że nic się nie wydarzy, ponieważ no, czujesz pod stopą ten obraz, tą strukturę tego obrazu, czujesz, że widzisz, że płótno się wygięło, ale w pewnym momencie twoja stopa przeszła na wylot i nie towarzyszył temu dźwięk rozdzielanego płótna, tylko dziwne mlaśnięcie. Czujesz takie ssanie w momencie, kiedy twój but jest powoli wciągany, tak jakbyś był w dziwnej mazi. Wstawiasz tam najpierw buta, później łydkę, później kolano, opierasz się barkiem, twój bark się powoli zatapia w tym obrazie, jedną ręką się... A oni to wszystko widzą. Jedną ręką się trzymasz ramy i rzućcie sobie wszyscy, proszę, na poczytalność. Zanim, jeszcze tak tylko, ja też rozumiem, ale zanim wejdę tam głową, to chcę wziąć głęboki wdech. To ja bym się, wiesz, miał zanurzyć. Jasne. 56, weszło na styk. Nie weszło. Ja patrzę na manierkę, nie? Tak. Patrzysz na manierkę. Myślę, że to nie będzie... Nie zanim, to tam było. Myślę, że to będzie K6 punktów poczytalności. Rzućcie sobie też na wasza trójka.
Harry, ty przede wszystkim rzućcie sobie na inteligencję, żeby ogarnąć to, co się dzieje w tej kuwecie. Nie może być. Ale to przepraszam, 6 jak weszło? Nie. Na jak weszło, to jesteś okej. Okay. Jesteś okay. Świadomy tego, co robisz. Jesteś świadomy, że to wariactwo. Nie wpływa to na ciebie. Ja już jestem w obrazie dosłownie i przynośni. Nie zrozumiałam tego, co widzę. Nie weszło mi na inteligencję. Okej. Okay. Mi weszło na inteligencję i straciłem 2 punkty poczytalności. Ja... Czekaj. Już kazałem wam rzucać K6? K6, no. Tak, dobra, okej. Okay. Ale co, przed czy po inteligencji? Przed inteligencją. Po inteligencji... Jeden. Po inteligencji też rzucać? Nie, po inteligencji nie rzucać. To mi nie ogarnąłem inteligentnie, ale 6 punktów poczytalności mi spadło. Ale nie weszło ci na inteligencję. Nie weszło. No to dobrze, to ci nie spadają te punkty, są w zawieszeniu, w próżni. Po prostu halucynacje od tego bimbru, musisz się zastanowić. To ten dodatek, ten ziołowy, bo... No, niemożliwe, żeby ktoś wchodził obraz. Alicja też tak mruga oczami, jakby... A, jeszcze Sasza. Nie, Sasza, nie. Sasza wyrzucił 25. On się tam obrazów nie boi. On patrzy zafascynowany, tak jak Felicja. Nawet podchodzi i trzyma tą linę tego Mansona, żeby go w razie czego wyciągnąć. Manson, bierzesz głęboki wdech i zaczynasz wkładać drugą część twojego ciała. Już jakby w tym momencie się przechylam jakby dziurą ciała do środka. W obraz. Tak. Dobrze. Bierzesz głęboki wdech, przechylasz się w obraz i to jest genialny moment na przerwę. Mason, zagłębiłeś się w obrazie, przeszedłeś na drugą stronę, zniknęła twoja noga i ręka. Jedyne, co cię utrzymuje przy kontakcie z tą rzeczywistością, jest ta lina, którą Sasza delikatnie popuszcza. Zostawimy sobie twoją przygodę na troszkę później. Tymczasem zdecyduje drużyna, co z tobą zrobić. Odciąć linę, co słyszałem. Alicja i Harry, wy nie macie zielonego pojęcia, co się tu wydarzyło. Do was to nie trafia. Ignorujecie ten fakt, że przed chwilą zniknął Indianin. Traktujecie to jako halucynacje, omamy wzrokowe. Harry się zastanawia, czego dodał do bimbru, albo czy to nie jest już skutek nadużywania alkoholu. Jedni widzą białe myszki, inni znikających Indian. W obrazach. Tak. Więc myślę, że zajmiecie się rozmową pomiędzy sobą, wasza dwójka, żeby wasze umysły mogły od tego odpocząć. Więc Felicjan, ty zostajesz jako jedyny na placu boju, razem z Saszą. Razem z Saszą. Dobra, okej. Okay. To teraz tak, no ja widzę, co się stało. Szefie, no w głowie to go wciąga. Tak, ja na razie ignoruję Saszę, bo rozglądam się wokół. Mówiłeś, że jest niewiele ludzi, więc jeszcze raz patrzę, ilu jest. Bo tam ktoś wychodził, więc... Tu nie ma już nikogo. Nie ma już nikogo, dobra. Okej, okay, to ja podchodzę do filaru, gdzie jest obwiązany to prześcieradło. I takim wyuczonym, finezyjnym ruchem, po prostu, wiesz, tak lewą ręką zarzucam płaszcz, łapię go od tyłu prawą, potem tą lewą ręką znowu sięgam po mój tasak i tak, wiesz, tak do góry i na dół, żeby odciąć ten... Jezus, to prześcieradło. I chowam z powrotem ten tasak. Będę się do Saszy mówił: Sasza, bierz to prześcieradło i obwiązuj wokół obrazu.
Tak jakbyś chciał je zapakować na prezent. I po czym... Bo stwierdziłem, że zabieramy ten obraz, bo ja chcę ten obraz, więc będziemy brać ten obraz. Teraz po prostu myślę na bieżąco... Sasza tak trzyma to prześcieradło. Szefie, ale on jest dość ciężki. To może ktoś by mi pomógł. Dobra. To ja podchodzę, będę chciał podejść do Harego i do Alicji i szturchnąć Harego w ramię. Idź pomóc Saszy, ci powie, co masz robić. Macie auto? Alicja, auto. Ma Alicjo, auto? Idź po auto, proszę. Przygotuj jak auto. No pomóż mu zapakować ten obraz, bierzemy go. Szybko, póki nikogo nie ma czasu. No, a ty co, rąk nie masz? Co, idź pomóż. Dobra, kurwa tam. Macham na Harego ręką i będę chciał pomóc Saszy. Tak? Mnie tam nie ma, ale z tego co kojarzę z poprzednich opisów, to ja wyobrażam sobie, że ten rozmiar, znaczy ten obraz jest tak, może nie rozmiar, bo matejki i z takim Waldem, ale to jest takie na dużą ścianę. Tak, ja wiem. To jest taki... Ja to wiem. Dlatego to nie jest łatwe zadanie. To nie jest kieszonkowy obrazek. Dlatego Felicjan chodzi i wskazuje palcem, kto ma nosić, bo on się nie poci. Harry! Harry, chodź mi pomóż! A ja go długo tu nie utrzymam. Ja pójdę po auto. Obwiążcie to jak na prezent. Sam se kurwa kokardę zawiąż. Dobra, idę tam do Saszy i pomagam. No, to weź teraz to, zarzuć tak do tyłu. I on tak machnął tą końcówką. Wyjmij z drugiej strony, zrobimy tu supeł i przewiążemy też od góry, przerzucimy i zrobimy tutaj supeł. Tak, na dwa słupły. Mam nadzieję, że rama wytrzyma. No musi, ze Szwajcarii jest. Szwajcarska rama. Na zamówienie robiona. No ale chyba nie ostatnio. No pospieszcie się, no do cholery. Co za różnica, jaka to jest rama. No duża. A jak pęknie? No tak, to trudno. I tak powolutku przechodzę z tą liną, tam gdzieś tam po prostu. Jak za mocno ściśniemy, to jebnie, niechybnie. To nie ściskajmy za mocno. Kogoś jebnę, niech. Zaraz ja kogoś jebnę, niechybnie. Dobra, nikogo nie ma. I teraz tak, Sasza jest dość duży i Harry jest dość duży. Czy oni wyglądają jakoś legitnie z tym obrazem? Czy on jest jak z obrazka. Czy on jest nadal masywniejszy niż oni oboje? Bo to muszę dobrze zaplanować. Ten obraz ma... Aż mam jeden straszny plan. Strasznie cwany plan. Ale mógłbym się pozbyć Feliksa. Ten obraz ma... 140 na 280. Czyli ma 1,50 m na... No. Na 3 metry prawie, no. Na 3 metry. Zapisałem. Dobra, czy jest bardziej długi niż... Dobra, okej. Tak, tylko że jest pionowo zorientowany. Okej. No to śmieszne. Nie, dobra, zmniejszymy go. Będzie miał... Nie no! Nie, bo nam Indianica skarłowałeś. Indianin się przepchnął. Indianin. Będziemy mieć pół Indianca na co mi to kurwa. O kurde. Będzie miał 80 na 100, czekajcie. 120 na 80 na 100, 100 na 120, 120 na 140, 140 na 160, 160 na 160 na 180. Okej. To są nadal większe wartości niż od mojego krzesła do przystanku naprzeciwko ulicy. No
dobra, no to okej, okay, no to to już jest, no dobra, no 160 na 100, 100 140 na 180, tak? No dobra, to jest tak, półtora tak. I no... Okej, okay, dobra, no to obwiązuję. Ja... No metra, no tak. Metrach. To znaczy nie, to jest w centymetrach, to ma 1,20 m na 1,80 m. To 60 centymetrów! Okay. Bo oni by biegli wokół tego od razu, żeby go obwiązać. Gonili się, kurwa. Się narodowym. Sasza, mam nadzieję, że jadłeś śniadanie, przenosimy stadion. To jest o centymetry, 3 metry, czy może stopy, kuźwa? Centymetry. Obecki tu. Dobra, dobra, okej. Okay. Nie, no spoko, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy oni to obwiązują takie... Ja patrzę, czy jak oni to obwiązują, bo mi chodziło o to, żeby oni, wiesz, tak wokół tego obrazu, żeby on był jakoś zapakowany, nie? No z przodu na kokardę jest. Ale no. To jest... On ten prześcieradło podarł na pasy, więc oni to mogą faktycznie jako kokardę obwiązać, ale nie zasłonić. No to... No dobra, chuj tam. Dobra. Jest zrobione. Jest zrobione, to lecimy. Idziemy, bo naszą przeszkodą jest tylko pani szatniarka. Ale... Ja jestem w aucie. Sasza, a my w tym razie razem z Karym ściągnęli ten obraz. Ona jest w aucie, a my wyautowani. Teraz tak, Sasza. No? A nie wkurza ci ten piercyk w cylindrze? Tam płaci. Jest w porządku. Jest w porządku. Jest jak masz jakiś problem, to jak do niego przyjdziesz, to ten problem rozwiąże. Mhm. Tak jak z tą laską, co wam brudziła, to też rozwiązał ten problem, nie? Jak ja w tym momencie walę go w brzuch, tak w przeponę łokcie. Chyba mu upuszczę. No, ruszamy. Idziemy. Wychodzimy. Czy on idzie przed nami? Ja tak, no idę pierwszy. Psst, Sasza. I tak trochę tak steruje tym obrazem, żeby było czuć, że on leci do przodu. Tak delikatnie. Czy ty chcesz nakryć Felicjana tym obrazem? Co? Czy ty chcesz zamiast przepychać Felicjana przez obraz, to chcesz obraz przepchnąć przez Felicjana, żeby na niego upadł i go wciągnął do środka? Dokładnie tak chciałem się pozbyć Felicjana. A rzucę na inteligencję Saszę, czy Sasza zajarzy, o co ci chodzi? Kurwa, oby nie. Bo oby tak. Oby tak, ty chcesz, żeby zajarzył. Tak. 33, no nie ma 30 inteligencji, więc zajarzył. Wyobraź. Nie no, szefie. No co ty? Dobra, co tam się dzieje znowu? Nic. Dobra, wynoście go szybko, bo tam czeka samochód. Zapakujcie to do samochodu i spadamy stąd. Chyba na dach. Jakkolwiek. Alicji tam nie ma. Proszę się nie odzywać. Jak to? W samochodzie była niby. Tak. No jestem. Nie. Okej, okay. Ja w samochodzie cały czas. Harry z Saszą schodzą po tych schodkach. Już widać króliczka, już widać wejście do muzeum. Tylko no właśnie na przeszkodzie stoi pani szatniarka, której robią się wielkie oczy, jak po prostu rosną jak na filmach. Bo widzisz, ona jest z Daladą? Tak. Czy wyszło przed nas? Za ladą, dobra. Ta lada jest zamknięta, czy mogę podejść do tej lady? Mogę wejść tam do niej? Wiesz co, jest otwarta. Okej. Okay. No to jak ona będzie robić te wielkie oczy i patrzeć na obraz, to ja chciałbym do niej podejść z tyłu i ją trzasnąć. Dobra. Ja nie mam czasu na pierdoły. Jej nie weszło na spostrzegawczość, proszę bardzo. Ja ją biorę po prostu, wiesz, ja ją biorę tak za głowę i oladę.
Tak, zaskoczenia. To masz automatycznie. Tak jest. Full damage. Ja ją biorę. Ale to jest jako manewr, wiesz, ogłuszanie, więc to nie będzie full damage. Znaczy, mi to bez różnicy, czy ja ją ogłuszam, czy nie. Ja po prostu kontynuuję atak, nie powiedział w jakim celu. Jakby tak, ja chcę, chcę po prostu ją wyeliminować, bo jest mi niepotrzebna w tym momencie. Już okay, raz ktoś dostał z zaskoczenia oblat. Tak. Jak chcesz ją zaatakować? Czym chcesz ją zaatakować? Nie, ja po prostu chcę ten. Ja po prostu, jak ona mnie nie zauważyła, to ja chcę ją złapać, nie wiem, za kark, za głowę i walnąć ją jej głową o blat. Żeby ją wyłączyć po prostu. Dobrze. Żeby ona, wiesz, żeby walnie się będzie miała, nie wiem, wstrząs mózgu, guza, cokolwiek, widziała, nie wiadomo. Myślę, że to jest mocniejsze od uderzenia kości. Więc... Szukam tabelki, tam jest ładny tego algorytmu ewentualnie, bo tu mówię, wchodzisz za tak zaskoczenia. Bo nie jest, nie chodzi jeszcze przebicie, nie? Broń improwizowana, lada. Ja po prostu, ja zdębiałem, ja nie mam nawet głównego podręcznika, nie sądziłem, że... Właśnie, ja szukam tego... Pamiętasz, który to było w stronie? Może w podsumowaniach to będzie po prostu. Tak, chyba tak. Nie chciałbym zauważyć, że Amerykanin z Rosjaninem właśnie przenoszą obraz z co najmniej jednym facetem. Niemiecki obraz. Z Indiańcem. O kurwa, jeszcze Polak robi dywersję. Nie, no to się musi udać. No co tu się może nie udać? Co się musi udać? Wezmę ręcznik główny. To jest zbyt głupia i zbyt szybka akcja, żeby nie wyszła. Padło właśnie zdanie, że to jest zbyt głupia i zbyt szybka akcja, żeby nie wyszła. To nie jest wyzwanie. Nie płacz. 4-6-3. Masz algorytm zaskoczenia i tak dalej. A czego szukasz ewentualnie? 4-6-2 masz rodzaj obrażeń. Dobra, czyli tak, 6 obrażeń plus jaki masz modyfikator? 1. Bo krzepa, tak? Modyfikator obrażeń, nie krzepa. Nad krzepą powinieneś mieć coś wpisane. A, to nie mam, cholera. Nie masz, a nie miałeś 1k4? Przy krzepie 1 to właśnie... A nie, 1k4, tak, sorry. Czyli nie 6 wpisałem sobie na tej 4... 1. To jest sobie na 10 obrażeń. O kurwa. Dlatego dostajemy wszystkim NPC-tom punkty wytrzymałości. A nóż się przydadzą. Być wylosuj z tego stali może. Coś co będzie odpowiadało tej pani. Nie, szatan nasz poszedł. Popsuliśmy mistrza gry. Nie wiem czym. Wziął i wyszedł. Nieprofesjonalnie. Nie. Jeśli taki założy kanał na YouTubie, będzie nagrywał filmy. Są takie rzeczy, których żaden scenariusz nie przewidzi. Czy słyszałem kiedyś taką teorię, że
dobra sesja RPG to jest taka, na której mistrz gry w tym momencie wywala scenariusz za okno, bo już się popsuł, więc nie wiem. Wola tak niż tarcze fabuły. Ja jestem po prostu przerażony. Ty jesteś przerażony. To my powinniśmy być przerażeni. To jest coś poszło nie tak. Zastanówmy się co. Nie wiem. Ja wiem. Ale nie mów. Ale się powiem. Dobra. Wybrałem trzy karty, które moim zdaniem się nadają. Wybrałem panią bibliotekarkę, pana lokaja oraz panią pielęgniarkę. Bo to takie profesje, myślę, że najbliżej siedzące z szatniarką. Teraz przetasuję. Rozłożę przed sobą. Felicjan, nie powiedz mi, bogowie. 1, 2 czy 3? 2. Nie mów nam, ile punktów wytrzymałości ma. Po prostu prowadź dalej wątek. Bo w tym momencie możemy mieć metawiedzę. Ciebie tam nie ma, ale będzie zabawnie dla reszty graczy. Dobra. I teraz tak. Czy atak z zaskoczenia? My byliśmy zaskoczeni. Atak trafia automatycznie albo uzyskuje kość premiową. Dobra. Czyli jest atak trafia automatycznie. Więc na obrażenia musisz rzucić. Dobra. Tak to było. Dobra. I rzucam. K6 na plus K4. K6 plus K4, dobra. K6, o kurwa, 6. A z K4 mam 2, czyli 8. 8. Dobra. Wiesz co, przyłożyłeś, wziąłeś jej głowę i tak jak Harry kiedyś doktorowi Payne'owi, tak ty teraz przyłożyłeś jej głową o ladę, rozległ się dźwięk łamanego nosa, polało się trochę krwi, kobieta się osunęła po prostu po tej ladzie na ziemię. Okej. No to ja jeszcze na nią spluwam, bo to jest ta z KKK, więc gardzę, więc idę. Idę, otwieram im drzwi, żeby mogli wyjść. No, do samochodu, bo zakładam, że Alicja wykonała swoją pracę perfekcyjnie, samochód stoi, jest rozgrzany, gotowy do jazdy. Tak jest. Czy to samochodem Harego przyjechaliście? Samochodem Harego. Tak, on pozwolił mi prowadzić. Dobrze. No. Gdzie ty planujesz ustawić, wrzucić ten obraz? Na tylnie siedzenie. I otwieram tylnie siedzenie. Ładujcie go. Ty chcesz mi sufit rozpróć? Nie wiem. Czy nie zmieści ładuj. Na tylnie siedzenie? A gdzie się zmieści? No kurwa, na dach nie damy, co my, bracia Wright? No to szybę otwórz. Można tu szybę rozpuszczać i szukam takiego tam do szyby, żeby szybę opuścić. Czy ten będzie twój trochę samochód wystawało. Ma składany dach? Nie. Ma pełen dach. Ja przywiązać do dachu, bo nie wiem, albo to nieście, bo to nie wejdzie do tego auta. Masz jakąś linę w bagażniku? Otwórz i się przekonaj.
Dobra. Dobra, ja otworzę, zostaw masz Saszka. Idę i będę chciał otwierać mu ten bagażnik. I pytanie, szybko, bo zapomniałem. Czy ten nasz gościu, ten kierowca nasz, ten młody taki, no. on cały czas tam gdzieś jest, czy myśmy go odesłali do domu, bo nie pamiętam? Wiesz co? Chyba nie, czy chyba tak? Chyba go nie odsyłałeś, tylko... Nie odsyłaliście. No. No, to zajebiście, dobra, zajebiście. No to co, no to ja otwieram ten bagażnik, co tam jest? Zrzucaj na szczęście. Rzucam na szczęście, proszę bardzo. Moje szczęście jest 25, a mam 43. Czyli ci się udało. Dobrze. W takim razie pod stertami skrzynek, takich drewnianych skrzynek z przegródkami, tam jakieś łachmany, co tam jeszcze, Harry, masz? Broń? Znaczy te stertami, nie przesadzajmy ze stertami, nie? Bo no. To nie jest taki wielki bagażnik, ale może być parę pustych i parę pełnych butelek bimbru. Na pewno jest. Są dwie bronie. Mhm. Broni. Jest Springfield i Browning. I pudełka amunicji. Saperka, może być ewentualnie lina, bo mu weszło, nie? Tak, chyba, no więc. I gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim znajdujesz, Felicjanie, kilka metrów liny. Dobra, no to biorę ją no i daję fachowcom, żeby obwiązali. To co, Harry, na dach, nie? Tylko teraz obrazem do dołu, czy obrazem do góry? Obrazem do góry. A jak się puszcza, to uszkodzi? Nieważne. Obrazem do góry. Dobra, to przykładamy, Harry. W sumie ten obraz nie jest na tyle duży, żeby... nie jest dłuższy od samochodu, nie? Nie jest dłuższy. No nie, bo jest mniejszy już, dobra. No. Ale byłoby śmiesznie. Nie ma 300 metrów. dobra, to... dobra, no to tak ci szef każe. No dobra, to dawaj, go wiążemy. Tam Sasza przeciąga tą linę pomiędzy oknami, obwiązuje ten obraz tam 3-4 razy, bo tylko na tyle liny. Ściska tą linę w środku. Zawiązuje. Dobra, będzie się trzymać, tylko jedźcie powoli i ostrożnie. Dobra, Sasza. No? Ty siadasz z nimi i kierujesz ich uliczkami. A tak chwilę czekam. Kurwa, ja też mogę jechać. Dobra, jedziemy wszyscy i prowadzisz nas do siebie, bo masz tą piwnicę swoją, tylko naokoło. No dobra. Rozumiesz? No. Dobra, jeszcze szybko podbiegam do tego, do młodego i mu tam daję znać, żeby młody spadał tak pod bałałaj. Patrzy z papierosem w dłoni, ten papieros mu prawie pali palce już. Dobra, młody! I tak go strzelam w pysk. Tak, szefie? Dobra. Nie zagapiaj się, tylko wsiadaj w auto, jedź pod bałałajkę i czekaj na telefon. Dobra, już jadę. No. Rzucił tego peta, przygasił go. Wbiegł do samochodu w ogóle. Jeszcze się obejrzał na was, na ten obraz. I ruszył po chwili. Dobra. No to tak, no to wracamy do tego, żeby Sasza, jak wszyscy są za, żeby prowadził ich do siebie tam pod tą kamienicę, tylko okrężną drogą. Mhm, ale Sasza ma prowadzić samochód, czy...? Nie. On mi mówi, gdzie jechać. No, wskazówki, tak. Dobra. Ja jestem świetnym kierowcą. Tak. Tylko zapnij pas, Sasza. Bo ja wiem... I tak wiem, bo Felicjan pamięta... Felicjan pamięta, jak Alicja prowadzi, więc on się zapnie. To się stało po tych słowach, tak, ostatnim raz. Więc on się zapiął na pewno. Ale nie ma jeszcze pasów bezpieczeństwa. Jedyne, co możesz zapiąć, to pasek w spodniach. Nie ma jeszcze? Aha, no to jebać, to nie. To się trzymam tego siedzenia. Dobra. Sasza was prowadzi uliczkami.
uliczkami oddalacie się z centrum, tego ścisłego centrum, centrum Waszyngtonu, pomiędzy takie czynszowe starsze kamienice. Zostawmy was na chwilę w drodze. Czy potrzebujesz przerwy? Nie, lecimy, ciśniemy z tym tematem dalej. Manson. Wpadłeś w galaretowatą, dziwną masę. Dobrze, że wziąłeś ten oddech, bo czujesz przez chwilę, jak ona napiera na ciebie z każdej strony, stara ci się wejść do nosa, wchodzi ci do uszu. To przypomina trochę takie brodzenie w galarecie. Jesteś w totalnej ciemności, tylko macasz rękami z wysiłkiem i w pewnym momencie widzisz przed sobą światło. Widzisz przed sobą takie czerwonawe światło, więc zmierzasz w tamtym kierunku. Tak podejrzewam, jakby coś było nie tak, to mów. Płynąc, chodząc, tak. Tak, więc zmierzasz w tamtym kierunku, przedzierając się tymi rękami, już ci zaczyna brakować powietrza i w końcu się przebijasz na drugą stronę, upadasz na trawę. Upadasz na trawę, jest całkiem przyjemna, przyjemna noc. Przez chwilę masz problem ze słuchem, bo trochę tej farby, tej mazi zostało ci w uszach, ale ona powoli wypływa i podnosisz głowę i widzisz tą scenę, którą widziałeś na obrazie, stojących ludzi i nie ludzi w kręgu wokół wzgórza, na szczycie którego stoi jedna pojedyncza postać, która wykrzykuje: ja, Hastur Rex, Hastur Fagan. Tłum się porusza ekstatycznie w takich falach. Faluje, słyszysz krzyki ludzi, którzy są pożerani przez wielkie monstrum ze skrzydłami. I na niebie przylatuje czarny kształt, który na chwilę przysłania blask tej jednej żółtej gwiazdy. Ten stojący na wzgórzu mężczyzna dalej coś śpiewa, tłum mu odpowiada. Nie jesteś w stanie rozróżnić tych słów. Tak widzisz, że ten kształt ponownie przemierza niebo, gasząc po drodze gwiazdy, kiedy dwa błoniaste skrzydła zasłaniają twój widok. Pierwsze co, rzuć mi proszę na poczytalność. Zero zero osiem. Dobrze, odpisz sobie 3 punkty. 3, dobra, bo ja muszę chyba zacząć notować, z ile ja dzisiaj zaczynałem. Miałem 60 na początku. Nie, 59 miałem na początku. Tak jest. I teraz 3 punkty mam sprawdzić. Tak jest. Tak? Nie przeraziły cię te krzyki, jęki tych ludzi, ani te monstra, które widzisz w tym tłumie. Rzuć jeszcze na inteligencję. Przepraszam, zapominam cały czas o tym. Czemu inteligencję? Żeby się dowiedzieć, czy twoja postać rozumie to, co widzi. Okej. Okay. I 96.
96, bardzo dobrze, więc wypierasz to, to całkowicie. Gdzie jestem, co zrobiłem i co się dzieje, tak? Wypierasz to całkowicie, myślisz, że to może jakaś halucynacja związana z tym obrazem, z tą cieczą, przez którą przed chwilę przechodziłeś, lub jakiś dziwny rodzaj technologii, który wyświetla ten obraz i dźwięki do twojej głowy, nie masz zielonego pojęcia jak, albo jest to po prostu wizja, taka jak sprowadzał szaman, tak? Ewentualnie jestem na dobrym tripie, bo ten cieć to wcale nie pali papierosków, tylko coś bardzo zabawnego. Tak jest. I się nawdychałem. Tak jest. Może w tej komorze gazowej był nie tylko dym papierosowy. Tak więc, co chcesz zrobić dalej? Widzę tego typa, który tam krzyczy. Mhm. Jak wygląda tam ten tłum? Tam są jakieś ludzie, tam wspomniałeś wcześniej, że są jakieś postacie, które się żywią czymś. Mhm. Tylko generalnie rozumiem, że to się wszystko jakby cały czas dzieje, tak? To nie jest tak. Jakieś takie zapętlone, tylko to jest jakby... Trafiłem w środek wydarzenia. Tak jest. Trafiłeś w środek wydarzenia. Są tam ludzie ubrani w długie żółto-złote szaty z maskami krogulców na twarzach. Powiedz mi, co się dzieje z prześcieradłem? Wiesz co? Ono zwisa tak za tobą i patrzysz i to wygląda tak, jakby znikało w powietrzu. Okej. Okay. Czy jak widzę, patrzę w tą stronę, jakby w tą stronę z obrazu, to czy tam po prostu jakby jest krajobraz, czy widać ramy i w ogóle? Jest krajobraz. Widzisz gęsty las, pośrodku którego dzieje się cała ceremonia, wysokie pnie dębów. Jesteś pewien, że możesz dotknąć tych krzaków jagód tuż za tym miejscem, gdzie właściwie wisi twój w powietrzu zawieszony twój fragment liny. Okej. Głośny krzycze Kowalski. Gdzie jesteś? Dobrze. Tylko nam dwa rzuty na nasłuchiwanie. Jeden wyszedł. Także lepiej, żeby... Także lepiej, żeby drugi tak wyszedł niż ten pierwszy, a drugi wyszedł idealnie. Kowalski się nie odezwał. Słyszysz jednak angielskie krzyki: o Boże, nie, zostaw mnie! Kiedy potwór pożera jakiegoś biednego. Biednego człowieka, ale twój krzyk usłyszała jedna z postaci, postać w złotej masce i w złotym płaszczu. Odwróciła się w twoją stronę. Mhm. Chcę dobyć broń. Dobrze, dobywasz broń. Nie masz problemu. Jakby mieć ją w pogotowiu, w ręku i gotową do strzału. Dobrze. Co patrzysz? Dworzanina króla w żółci. To tego podręcznika nie mam. Wiesz co, ta postać w tej masce wykonuje takie taneczne ruchy, zbliżając się w twoją stronę. Te szaty zdają się wokół niej powiewać. Strzelasz. Kim jesteś, co tu robisz?
Słyszysz tylko delikatny dźwięk głosu dobiegający spod tej maski. Widzisz pięknie wykrojone kobiece usta, których ta maska nie przykrywa. I teraz tak, muszę coś zobaczyć. Jakie odległości jest ten człowiek na tego, na skarpie, który tam cały czas krzyczy i ja i tak dalej? Wiesz co? Myślę, że jest takie dobre 25 metrów. Nie sądziłem, że to się stanie tak szybko. Czyli pozytywnie czy negatywnie cię zaskoczyliśmy, bo nie rozumiem. No rozwiązałem zagadkę, o co ci chodzi. Rzuć mi proszę na moc. Weszło. Weszło, okej. Okay. Czyli ten taniec cię nie zahipnotyzował, możesz się... się poruszać. Ta postać się przybliża do ciebie tanecznym krokiem. I jakim jest dystansie? Wiesz co, między wami jest może 5 metrów. Może 10, okej. Okay. Ani kroku dalej, bo będę strzelał. Mhm. Słyszysz tylko cichy śpiew. Śpiew spod maski i powolne chybotanie, kiedy postać wykonuje pół piruet. Te piękne złote szaty się za nią ciągną. Ile mam zapasu liny? Wiesz co? Tak myślę, że metr z tobą przeszedł. To właściwie jesteś w miejscu, gdzie wszedłeś. Aha. Dobra. Bo chciałem, bo to jest metr, nie jest dużo. Chcę się odsupłać z tej liny. Okej. Okay. Dobra. Odsupujesz się i chcę ją otrzymać w drugiej wolnej ręce i odsunąć się w kierunku tego angielskiego zakrzyku. Mhm. Dobrze, czyli... Patrząc w miarę możliwości na postać, którą się do mnie potencjowuje. Mhm. Czyli zbliżasz się, rozsupujesz się najpierw, ta postać się jeszcze bardziej zbliża, wykonuje taneczne kroki, piruety, widzisz, jak że... Jak się zbliża na jakby taką dystans 3 metrów, to chciałbym strzelić. Dobrze. Najpierw przed strzałem wykonasz mi test mocy, bo to następna runda walki. No nie. Więc jesteś zahipnotyzowany tym jej tańcem. Ta postać się tak... Udało ci się rozsupłać, trzymasz tą linę w ręce, trzymasz wyciągnięty pistolet, ale nie możesz oderwać wzroku od tych ruchów rąk i ruchów nóg i czujesz w pewnym momencie, jak ta złota szata cię dotyka tutaj przez pierś i czujesz ból. Kiedy twoja koszula zostaje rozcięta i pojawia się na niej krew. Weź sobie 3 punkty obrażeń. Mhm. I twoja kolej, test na moc. Weszło. Możesz się poruszać w tej rundzie. Co chcesz zrobić? Strzelić w tą osobę, tą tancerkę. Dobrze. Bo już jest właściwie blind... Point blank, okej. Okay. Proszę bardzo. To jest K10 obrażeń. To znaczy najpierw sobie wykonaj test normalnie na trafienie. Aha, okej. Okay, ta postać się porusza. Możesz sobie wziąć kostkę bonusową do tego, bo jesteś rzeczywiście na krótkim dystansie. Ustaliśmy, że... Okej, dobra. Nie.
83 i 93. Mam 75. Obniż szczęściem? Słucham? Obniż szczęściem? W walce? A, no tak, jest walka. Trudno, poszła kula w powietrze. Dałem, żebym huku i teraz wszyscy się na mnie rzucą. Ui! Dobrze. W takim razie wystrzeliłeś, ta kula poleciała, poleciała dalej. Poleciała, poleciała w ten tłum, trafiła, trafiła jednego, jednego z ludzi ubranego w żółte, w żółte, w żółte szaty. Czy w takim razie mam rzucić na obrażenie? Tak, najbardziej. Trzy. Trzy. No to ta trójka cię prześladuje. Dobrze. Teraz ta postać, która zakręciła się wokół, wokół ciebie i czujesz smagające cię krawędzie, krawędzie, krawędzie szat. Zero, zero, pięć. 4 punkty obrażeń. No. Wciąż, wciąż żyje. Wciąż żyje. Bardzo dobrze. Ale to już nie, nie będzie fajne życie. To poczułeś ten ból w nodze, kiedy twoje udo zostało, zostało rozcięte dość, dość głęboką krawędzią, krawędzią tej, tej szaty. I poczułeś straszliwy smród. Smród rozkładających się ciał, smród czegoś nienaturalnego, czegoś, co nie powinno zdecydowanie, zdecydowanie żyć, a jednak żyje. I usłyszałeś takie dwa tupnięcia na glebie za sobą, jakby coś za tobą. Za tobą wylądowało i słyszysz skrzek jakiejś dużej, dużej istoty. Czujesz owiewające cię właśnie takie przegniłe, przegniłe powietrze jej skrzydeł, które cię musnęło. Twoja kolej. Rzut na moc. Nope. Nope. W takim razie dworzanin króla wrzuci, dworzanka ponownie się buja tanecznym krokiem, cię obchodzi i nie trafia. Tym razem krawędzie szat przelatują ci nad, nad głową, ucinając trochę włosów. Ale ten stwór, którego interesowałeś, jest bardzo przykro z tego, co teraz nastąpi. Nie, nie, nie jest tak źle. 55% tylko. Mogło być gorzej. 1k6 plus 1k6 obrażeń. Okej. 15. Nie będę sugerował, żeby robić unik tą postacią, bo ma 12% uników. Wow. No, ale rzuć sobie na ten unik, no. Dobrze. No nie, 38. Siedem punktów obrażeń. No to już mamy przebicie o 6. Przebicie już o 6, czyli jesteś na minus 6. No, tak. Tak. Poczułeś zębiska
zaciskające się na twoim torcie, przebijające twoje ciało. Poczułeś, że ten stwór unosi cię w powietrze, wysoko nad tłum. Zobaczyłeś jego cielsko, jego strasznie wydłużony pysk, pełen tych zębów, które się właśnie w ciebie wbijają. Dwa skrzydła, które są oparte na ziemię, o ziemię taką skórzastą. Poczułeś ten smród rozkładu z tego ciała i zostałeś podrzucony w górę i ostatnie, co widzisz, to wnętrze paszczy tego potwora, który cię przegryza po prostu w pół. Bardzo mi przykro. Spoko. Czy pobijam twój rekord żywotności postaci? A co robisz? Personalny rekord chcesz ustanowić? Nie, no śmieję się. Tak, chyba pobiłeś. Chyba pobiłeś. Dwie sesje. Jakieś dwie godziny czasu in-game. Tak, jakieś dwie godziny czasu in-game. Dobra. Nie przypominam sobie, żebym porozmawiał z tym Indiańcem. Dziękuję za odegranie mi NPC-ta. Chyba nie miałbym okazji z nim pogadać. Możesz wziąć Dimitriego, jeżeli chcesz. To już nie, z kart zrobimy. Spoko, nie mam presji. Prowadź dalej, jakby... Zastanawiam się ewentualnie, jak ograsz pojawienie się na widoczku wiszącej szmatki, ale dobra. Generalnie tak, jak już jesteśmy jeszcze na offie, to jak opisywałeś mi ten, już latuje w tą przepaść paszczy, to słyszałem w głowie osła: stary, zainwestuj w tiki-taki, bo ci jedzie. O. Handlarz antykami, profesor, prywatny detektyw, kaskader, asystent, przywódca kultu, bogaty hobbysta, fanatyk, pisarka, nowoczesna panna, muzyczka, gwiazda filmowa, dziewczyna cyngla. Gdzie jest ten fotograf? Nie no, może być dziewczyna cyngla przecież. A, Dimitri to może być pseudonim. Tak. Od Dimitrescu. Tak. O mój Boże! Dobra, graj. Jakby nie skupiaj się na NPC-cie. Tak. Posłucham was przez przyjemności. Nie będę się w to... Zapowiem, wcinam na trzeciego. Dobra. O matko. Po raz kolejny na tej sesji nie miał nikt umrzeć. Zacznij mu wysyłać wskazówki. Nikt to najwyższa izba kontroli, więc zastanów się, co robisz. Tak, następnym razem wyślę ci scenariusz gotowy, z czym nie robić i jak masz odgrywać, żeby nie skinąć. Dobra. Może to jest jakaś opcja. Koniec opu. Lecimy, lecimy dalej. Alicjan, Harry, Alicja. Alicjan, tak. Alicja, Harry oraz Felicjan razem z Saszką jedziecie ulicami Waszyngtonu. Oddalacie się od tego centrum. Wjeżdżacie w takie no mniej bogate miejsca, tak? W takie, przepraszam, czynszowe wysokie kamienice tymi bocznymi dróżkami i zajeżdżacie w końcu pod dom Saszki właściwie. Wjeżdżacie na podwórko przez taką alejkę zastawioną świetnikami, ale na tyle szeroką, żeby samochód się zmieścił. Alicja, zobaczymy, jak dobrze się zmieścisz w tą alejkę. Aha.
Czy nie przerysujesz gdzieś nad kolem? Trochę zabrakło. Trochę, to znaczy ile? 30 punktów. To możesz forsować. Może lepiej nie, bo wieziemy dość cenny ładunek. Dobrze. On nie jest taki cenny. Nie jest tak cenny jak samochód Harry'ego. Dobrze, to powiedzmy, że skoryguję się, żeby nie walnąć w nic. Zwolnię trochę, albo się trochę wychylę, żeby zobaczyć, co mam przed autem. Nie powiedziałem, co będzie, jeśli ci się nie uda. A, dobrze, to słucham. Jeżeli ci się nie uda, zarysujesz po prostu samochód mocy. Albo oderwiesz zderzak, o. Oderwę zderzak. Tak. Komu? Trzymam 55! Czyli się udało. Wiesz co, już byłaś już w takim miejscu, że widziałaś, że się zmieścisz, ale musiałaś ominąć śmietnik, więc przejechać bardzo, bardzo blisko, blisko ściany i naprawdę blisko ściany. I miałaś przed chwilę myśl, żeby cofnąć, żeby spróbować to skorygować, ale zauważyłaś, że twój zderzak i twoje przednie nadkole już przeszło, więc jakbyś cofnęła i wykręciła kierownicą, to na pewno byś oderwała zderzak, więc po prostu zacisnęłaś zęby, docisnęłaś ten gaz i delikatnie wtoczyliście się na podwórze za blokiem, za kamienicą Saszy. Jest to takie studniowe podwórze otoczone z każdej strony właśnie tymi tanimi, czynszowymi, wysokimi budynkami wykonanymi z czerwonej cegły. Wyłożone podwórze jest płytami takimi betonowymi, kwadratowymi, dość dużymi. Widać, że zostało tu odśnieżone, ale no niestety, pomimo tego nie ma tu zbyt wiele uroku. W bramie zaraz za wjazdem, jakby w drugim narożniku tego bloku stoi jakaś ekipa złożona z kilku osób, które palą papierosy i popijają sobie coś z butelki. Zerknęli ciekawie na samochód, popukali się, wskazując drogie auto, ale w momencie, kiedy zaczęli się wysiadać, kiedy wysiadł Sasza i im pomachał, to odpuścili. Odpuścili, nikt nie chce zadzierać tu z Saszą, bo Sasza jest popierdolony podobno. Harry'ego jest tutaj. Chciałem powiedzieć, że nie poznaję Masona, ale... Wysiedliście, Sasza zaczął od razu odwiązywać ten obraz, bo chyba go odwiązujecie tutaj, nie? Tak, Sasza zaczął go odwiązywać, ściągnął tą linę. Harry, pomagasz mu go ściągnąć? Tak, tak. Dobra, to na trzy. Raz, dwa, trzy. Postawiliście go do pionu i pozostała dwójka rzuci mi na spostrzegawczość. Jestem dobry akurat.
003. Pięknie. 22. Pięknie. 22 to jest i... A ci zaspełnię to jest. Jedna piąta u ciebie pewnie. Nie, nie, to bym musiał mieć 100... 17 bym musiał mieć. Bym musiał mieć 100 ileś tego, tak, żeby tak. To była 1/5, 22. O 5 mi zabrakło. Tak. Ale na pół jest. Na pół jest. Więc Alicja troszkę szybciej, a ty zaraz po niej zauważyliście, że koniec tego prześcieradła nie jest już wsadzony w obraz, tylko zwisa, porwany, ciągnie się po ziemi, jak panowie niosą ten obraz i barwi śnieg leżący tu i ówdzie na czerwono. Oj, to chyba zły znak. No i chuj. Cały misterny plan. Ale co? Oj. No, to prześcieradło wypadło z... Nie wiem... Wiem, że to bardzo głupio brzmi, ale prześcieradło wypadło z obrazu. Oj. Tylko prześcieradło. Przecież... Dobra. Jest owinięty, nie? Nie będziemy się nad tym tutaj zastanawiać. Sasza, prowadź. No, ale to od razu do piwnicy idziemy. Dobra, to otwórz tutaj drzwi, szefie. Nie powinny być zakluczone. Okej, to idę, gdzie bym wskazał. No, dobra, i teraz tam, jak wejdziesz dalej w głąb, to zaraz po prawej stronie będą drzwi takie drewniane. To jak je otworzysz, no to tam na dół, po prawej stronie, na półeczce powinna być lampka oliwna, naftowa, w sensie. I to ją, jakbyś mógł zapalić i zejść na dół, tak poświecić nam, żebyśmy się nie spieprzyli z tym obrazem, to byłoby w porządku. No dobra, no to ja czekam, patrzę na niego, w ogóle nie mrugam, czekam aż skończy. Po czym się odwracam napięcie i idę, szukam tej lampki jego naftowej, oliwnej. Sasza? No? A ty się ognia boisz? Czy nafty? Czemu? Bo tak się jąkać zacząłeś. Nie, po prostu ciężki obraz. A, czyli jąkasz się jak ci ciężko? No trochę, mi tchu brak. Momentami. Ja podniosłam ten padnięty skrawek prześcieradła i trochę rozgarnęłam śnieg, jeżeli się pokolorował. Mhm. I nie rozumiem, bardzo nie rozumiem, nie chcę rozumieć. To znaczy ten kawałek prześcieradła to nie jest tak, że to wypadł skrawek, tylko... No ja wiem, no to się ciągnie, tak? Tak. No, to jest przyłączone przy tym. Tak jest. Jak najbardziej rozumiem. Dobra, Felicjan, zszedłeś na dół. O, piwnica paskudna, zagrzybiała, śmierdząca kurzem i grzybem. Taki dość wąski korytarz. Zaraz po lewej stronie jest wejście do... jest taka wnęka. Więc chłopaki może wyrobią z tym obrazem. Tam w tej wnęce są drzwi prowadzące do piwnicy i taka sterta śmieci, jakichś starych cegieł, pobitych butelek, paczek po papierosach. No, paskudna sprawa. Podłoga tutaj przy wejściu, przy schodach jest ułożona z cegły, ale dalej to jest po prostu klepisko. To jest po prostu warstwa kurzu i brudu, która jest ubita setką stóp, które tutaj schodziły. Drzwi do piwnic są z tego, co się znalazło. Z takich desek, jakie się znalazły, niektóre nawet obite blachą, jakimiś starymi znakami drogowymi. I ten tunel tak ciągnie wzdłuż całego bloku. Alicja, ty też to widzisz. Harry, schodzisz pierwszy, czy...
Wchodzisz pierwszy. Dobra, mogę pierwszy. To. Dobra. To teraz tu musisz nawinąć. W lewo. No. Bo musimy narzucić. Dobra, to ja go podniosę. Sasza go podnosi, tak żeby przeszedł przez narożnik. Dobra, opuszczam. Szefie. No. Dobra, no. Mam go. Już spokojnie. Sasza się klepie po kieszeni. Podaje Felicjanowi taki pęk kluczy. Ten duży taki. To do mojej piwnicy jest. I tam jest numer 10. Okej, okay, no to ja biorę te klucze i szukam tego dużego. Mhm. I będę otwierał numer 10. I zrobię problemu. Tam miejsce, żeby mogli. Tam, otworzę tam na oścież najbardziej jak się da i się odsunę, żeby mogli wrzucić ten obraz. Bez mojej tam, żeby mnie przeszkadzał po prostu. Tutaj jest ten tunel jest na tyle, ten korytarz jest na tyle wąski, żeby dwie osoby miały problem iść obok siebie, na pewno by ocierały ramionami o te ściany, ale te drzwi są w takich wnękach po jednej i po drugiej stronie, że jest trochę miejsca, żeby w razie czego narzucić. No i idziesz po kolei, się zaczyna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dziesiątka jest w trzeciej wnęce po lewej stronie. Pierwsze po prostu drzwi otwierasz. Je na oścież i zauważasz, że piwnica Saszy jest całkowitym przeciwieństwem tej piwnicy. Tutaj jest ładnie wyłożony kamień brukowy, ściany są równo zbite, wszystko jest na regałach, ładnie poukładane, są słoiki z przetworami najdalej jak się da, jest taka stara skórzana kanapa, z którą Sasza skądś musiał przytargać. Za tą kanapą jest taki stolik, przy którym Sasza sobie majsterkuje, jak coś potrzebuje. Zupełnie inny obraz Saszy niż do tej pory. Bo kto by pomyślał, że zbija karmniki na ptaków, który właśnie leży na tym stole do majsterkowania. To ja tak właśnie, wiesz co, otwieram te drzwi i tak sobie tą lampką tak chciałem zobaczyć, czy czegoś nie trzeba przestawić, żeby mogli wejść. Tak patrzę, tu zaglądam, tam zaglądam. Co jest? I tak wiesz, tak się odwracam i patrzę na Saszę, jak on idzie. Sasza już jest cały czerwony na twarzy. Dobra, Harry, to ty pójdziesz kawałek dalej, a ja tutaj tyłem wejdę. No to idź. Dobra, wykonaliście ten manewr i udało wam się... Cofaj! Co? Cofaj! Cofam! Cofam, aż poczuję! Jezus, nie! Stary, dobry Sasza. Wykonaliście ten manewr i udało wam się wrzucić ten obraz do tej piwnicy. Nawet udało wam się go postawić w pion, bo jedna ściana jest całkowicie pusta i wolna. Ciężkie to cholerstwo. To ta rama tyle waży. No kurwa, gówno ze Szwajcarii. Dobra robota. Usiądźcie sobie, zapraszam. Coś do picia? Ja mam swoje. Nie, dzięki. Sasza siada na takim małym krzesełku obrotowym przy tym stole do majsterkowania. Dobra, ja będę chciał podejść i będę chciał rozciąć to prześcieradło, bo już jest niepotrzebne. Mhm. Więc będę się tego pozbywał, żeby sam obraz był. Nie mam problemu. Dobrze. Słuchajcie, no to...
No mamy problem w takim razie. No tak, mamy problem i mamy obraz. Obraz to nie problem. Problemem jest to, że właśnie straciliśmy jedyną osobę, która mogłaby powiedzieć nam cokolwiek, co się do cholery dzieje. Gdzie, kiedy? Nie wiem, kiedy, ale jak widzisz, ja biorę to prześcieradło i tak szukam tego końca zakrwawionego i mu pokazuję. Mm-hmm. Czy na końcu tego sznurka tam był nasz przyjaciel Indianin. Już go nie ma. Już widzieliście, jak wchodził do obrazu, tak? Nie! Jak, gdzie do obrazu? Tak, nie. No staliście obok, no co by. Ja tak patrzę na Alicję, patrzę na Harego. Nie przejmuj się, szefie, ja widziałem, nie zwariowałeś. Ja wiem, tylko... Znaczy, ja piłem, ale ty piłeś? Ja tak na nich patrzę i mi się przypomina podobna sytuacja, która była półtora roku temu w pewnych katakumbach, gdzie Alicja też odpłynęła całkowicie już wtedy. Harry robił już swoje rzeczy i mam takie mini déjà vu, że w takich sytuacjach oni całkowicie nie biorą tego, co jest najistotniejsze z tego wszystkiego, tylko krążą naokoło albo w ogóle to negują i tak patrzę i no dobrze. I zaczynam sobie krążyć tam z powrotem, bo muszę się zastanowić nad tym, co robić teraz. Wiesz, Felicjan, ja jak rozmawialiśmy z kustoszem, to on wspominał, że ta rama została zrobiona specjalnie pod ten obraz. Może ona ma coś do tego i chciałabym obejrzeć ramę, jak ona nie jest już na ścianie, od środka. Znaczy nie od środka obrazu, tylko od tej drugiej strony. Czy nie ma tam żadnych żłobień, niczego takiego? Od strony płótna. Od tyłu. Tak, od tak. Od tyłu. Wiesz co, przeciągasz ręką po tej ramie i czujesz po prostu drewno nieobrobione. Jedną, drugą, trzecią stronę. Cały czas drewno nieobrobione. Ale z przodu jest bardzo misternie wykonana. Tak jest. Nawet zauważasz, że te żłobienia przypominające te kwiaty, no, są przepiękne. No, jest niesamowita. Bardzo się musieli napracować. A może coś jest na płótnie z tyłu? Przepraszam, Sasza, Harry, możecie odwrócić to obrazkiem do ściany? Jasne, nie ma problemu. A Sasza wstaje, przyciska się obok Felicjana, który krąży po tych 4 metrach kwadratowych. Razem z Harrym odwracają to. Mhm. Płótno jest czyste. Zauważasz, Alicja, system mocowania. To są po prostu takie gwoździki, które trzymają to w ręku, w ramie, ten obraz. Żadnych podpisów, żadnych znaków. Płótno jest w dotyku ciepłe, chłodne, przypominające materiał, przypominające cokolwiek innego? Przypominające materiał, jest w takiej temperaturze, powiedzmy to, chłodniejszej nieco niż pokojowa, no ale było wiezione na dachu, samochodu przez długi czas, więc to nie powinno... nie powinno cię dziwić. Dobrze, zróbmy rzut na spostrzegawczość.
A, okej, okay, bo już, już chciałem coś robić, ale dobra. To tak na połowę bym chciał, żeby wam weszło. No to Wasza masz nawet... To masz na 9, czyli masz na 1/5. Ja nie widzę nic szczególnego. Harry? To słuchaj. Harry, tak? No, też oglądasz tą, znaczy, tą ramę? Znaczy, w sumie się zastanawiałem, czy ja... Chociaż w sumie jak obróciłem, to... Nie, no, no ma to sens, żebym obejrzał. Zastanawiałem nad zasadnością tego. Nie. Nie wiesz. Rama jak rama, kurwa, na chuj drąży. Słuchaj, słuchaj, to zanim zaczniesz, bo wiesz co, to możemy to zrobić tak, że Felicjan chodził, jak chodziłem sobie w tą i z powrotem, i jak oni odwrócili tą ramę, ten obraz, żeby zobaczyć, to ja nagle tak na to spojrzałem i wiesz, i tak wyciągnąłem z kieszeni wewnętrznej ołówek, albo czy tamten, i wiesz, ja po prostu już miałem takie, kurwa mać, i chciałem, wiesz, tak podejść i po prostu wbić ten ołówek w to płótno, zobaczyć, co się stanie. I wtedy może być tak, że to dostrzegłem coś tam spostrzegawczością i się zawahałem. Więc w takim razie podszedłeś tam właśnie już z zamiarem wbicia tego ołówka w płótno ze złości, z braku wyjścia. I tak już podniosłeś ten ołówek i zauważyłeś, że w jednym miejscu rama jakby jest wysunięta względem obrazu, i zauważyłeś na wnętrzu tej ramy, miejscu, gdzie się styka z obrazem, że jest takie żłobienie. I obok kolejne, półokrągłe. Wygląda to jak odcięte doły liter. Okay. Resztę tego napisu zasłania ci płótno, nie? Wiesz, jak to wygląda? Tak, tak, tylko zastanawiam się, jak to... Nie, no chuj, po Felicjanowym. Dobra, to ja chowam ołówek, już tak zaaferowany, wiesz, tak go chowam i sięgam po tasak i będę chciał w miejscu tego żłobienia będę chciał to płótno tak, żeby zobaczyć, co się tam skrywa. Będziesz chciał to płótno wyciąć? Bo ono jest na tych gwoździkach, nie? Przypięte. Tak, tak, jest. Więc przypięte na ramiaku, tak? I więc, ramiak dotyka tak. Tego. No. Więc o ile dobrze to sobie wyobrażam, to jak przejadę ostrzem przy tych gwoździach, to płótno powinno odejść i mi odsłonić to, co ja chcę, ten fragment. Czy źle to wyobrażam sobie? Myślę, że źle to sobie wyobrażasz. Płótno jest naciągnięte na stelaż. No tak. I stelaż dotyka ramy. Bezpośrednio. A, dobra, w ten sposób. I po prostu w jednym miejscu ten stelaż jest wysunięty kawałek do przodu i widzisz, co jest pod tą na tej ramie, na boku, nie? Kawałek. To słuchaj, to inaczej. To jeżeli wezmę rączką tego tasaka i walnę w ten stelaż, to on się wysunie dalej? Tak, aczkolwiek może pęknąć. Sasza ma tam kombinerki, wiesz. No. Warsztacik. Stół do majsterkowania. No wiem, dobra, no to tak, to ja to zrobię mądrze, tylko i tak muszę to stuknąć, bo nie byłbym sobą. Więc ja w to tak walnę i potem się zastanowię, że znaczy stwierdzę, że jestem głupi i że mogę to zrobić lepiej, a nawet nie ja, tylko odwracam się do Saszy i mówię: Sasza, pomóż mi tutaj, trzeba tutaj wykonać pewną robotę i mu pokazuje to miejsce, gdzie są te końcówki liter i go instruuje, jak ja bym chciał, żeby to było, żeby on mi odsłonił ten stelaż, jakoś to sensownie wyciągnął, przeciągnął, wypchnął, żebym ja mógł zobaczyć, co tam jest w środku. Jasne, szefie. Już wezmę kombinerki i zaraz odepnę ten obraz od stelaża.
No tak, i dobra, a ja wyciągam tak najpierw ten. Sasza podszedł do tej ramy, tak ją delikatnie pogładził w tym miejscu, gdzie to uderzyłeś. Pokręcił delikatnie głową z dezaprobatą, ale podszedł, wziął te kombinerki, szczypce z dwoma takimi narzędziami, podchodzi do tej ramy i on będzie się tym zajmował teraz. Cyk, 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 cyk. No. Dobrze. No to ja będę czekał na to, aż on to skończy. Przy okazji wyjmę sobie z notatnik. Ten mój szkicownik, który mi dał Harry. Bo... No i będę właściwie z tym ołówkiem i z tym szkicownikiem czekał, bo potrzebne mi jest to, co jest tam w środku, żebym ja mógł to sobie potem rysikiem na kartkę przenieść, więc czekam. Mm-hmm. Dobra. Alicja i Harry, też czekacie? Tak. Boję się wtryniać tam swoje palce jakkolwiek, a trochę jestem jeszcze w szoku. Sasza wziął te kombinerki. Wziął te kombinerki, wziął te cęgi i po prostu pyk, 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 jeden za drugim te gwoździki odgina. Tak szybko, że prawie nie widzicie tych kombinerek i tych szczypiec, które po prostu fruwają wokół tego obrazu. Nawet kawałek drzazgi, nawet kawałek wybrzuszenia obrazu na tym nie ma. Ba, rozgiął je w taki sposób, że będzie można je z powrotem zagiąć bez szkody dla ramy i bez szkody dla obrazu. Chwycił ten obraz za ten stelaż i delikatnie go wyciągnął. Odłożył go na swój stoliczek, przechodząc obok was. Wyrzuciłem mu 0,1. Przechodząc obok was, a waszym oczom się ukazują właściwie napisy, które zabierają całe wnętrze ramy dookoła. Okej. Okay. No to ja zabieram się do roboty, jednocześnie zostawiam tyle miejsca, żeby inni też mogli sobie to przejrzeć i po prostu lecę na przykład od góry i tym rysikiem, znaczy wiesz, przykładam kartkę i rysikiem te wszystkie napisy na ten. Rzuć sobie policję to się na inteligencję. Na inteligencję. Właśnie ja chciałem zapytać, czy mogę się przejrzeć, co to za język mniej więcej. 14. A mam inteligencji 70. Więc bardzo dobrze ci weszło. Wiesz co, Harry? A jakie znasz języki? Po prostu mniej więcej byś chciał. Tak. Tylko mniej więcej. Też rzuć sobie na inteligencję. Ja znam 2 języki. O, mam dublet, który pozwala mi na nic. Czyli nie weszło ci. I też bym się ewentualnie chciała zorientować, czy jest to jakikolwiek, który znam, czy... Dobrze, rzuć sobie Szwajcarski to nie jest, ale... 23 weszło. A gdybym przyłożył ucho do tego drewna? Myślisz, żebyś usłyszał, byś poczuł mokry język w środku, w uchu. O, jest. Tu może. No bo byś słuchał języka. O nie. Alicja, nie jest to żaden ze znanych ci języków. Nawet nie masz pojęcia, skąd on się tu wziął. Wiesz, że nigdy w życiu takiego języka nie widziałaś. Felicjan, ty natomiast zdajesz sobie sprawę, że przypomina to język na jednym z twoich zaklęć, które sobie przepisałeś. O, okej. A Mason wie, że to czeski. Pytanie. Nie, bo jeżeli... Bo jeżeli te zaklęcia były tłumaczone, to ja i tak tego języka nie znam, więc mi tutaj okultyzm nic nie pomoże w tym, nie? Nie. Czy dałbym jakoś... Nie dałoby, nie. No dobrze, no to
Fajnie. To jeżeli ja to rozpoznaję, to tym bardziej się przykładam. Czekaj, do mojej pracy. Zaraz ci jeszcze coś powiem, tylko muszę sprawdzić te zaklęcia. Na kim mi nic nie mówią. Nie wiem, czy to znaki, czy to język. No, na pewno nie jest to hiszpański. To nie jest język Torama. To są słowa. W ogóle nie patrzę w waszą stronę, rysuję, odpowiadam na ten. Jakie słowa? Bardzo stare i najwyraźniej bardzo potężne słowa. Tak, niestety nie rozpoznajesz żadnego z tych słów. Dobrze, to tylko je przerysowuję na ten. Chcę to zrobić tak, żeby właśnie każdy mógł sobie spojrzeć, jak będzie chciał. Ja będę sobie leciał wokół tej ramy. I chcę to zrobić w ten sposób, że je sobie właśnie tym rysikiem przerysuję i pod nim po prostu jeszcze napiszę je jeszcze raz. Mm-hmm. Żebym nie miał tak, że się aby coś pomylę, wątpliwości, tylko po prostu najpierw przerysowanie i potem na sucho jeszcze raz tę każdą literę, każdy wyraz po kolei piszę na każdej stronie, która tam jest, żeby to było schludnie jako tako i miało całość. Jasne. Bez problemu to robisz. A jesteś w stanie spróbować to odczytać? Nie znam tego języka. Wiem, że to jest język, ale nie umiem go czytać. Okej. Nie miałeś do czynienia z takim językiem? Książki. A. Chciałabym zobaczyć taką książkę. Ej! Zobaczcie! Sasza pokazuje wam obraz, który już teraz wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jest po prostu namalowanym jakimś wzgórzem z postaciami, które wyglądają, jakby były robione przez 15-latka na lekcji plastyki, w dodatku 15-latka, który za bardzo się nie starał. No, nie ma już tej głębi, nie ma już tego przekazu, nie ma już tego czegoś, co posiadał wcześniej ten obraz. Ojej, chyba zepsuliśmy. Okej. Czy ja mogę wydedukować tego wszystkiego, że na zasadzie, no, że skoro tu są te słowa, a nie w obrazie, no to dla mnie jest to wiadome już, że to tam coś, że to nie działa, że to nie jest istotne dla mnie. Że to rama animuje obraz. O. Tak. O to mi chodzi, że przejściem, portalem, czymkolwiek, że to tu jest ten istotny element, a nie obraz sam w sobie. Wiesz co? Teraz mam pewien pomysł. Sasza, masz jakąś... Rozglądam się po tym całym jego warsztaciku i szukam czegoś... On ten karmnik ma. On ma ten karmnik. Słuchaj, wezmę ten karmik na chwilę, dobra? Bo jasne, ale jeszcze nie jest skończony. Jeszcze to nie ma znaczenia. No to już nieważne. I ja bym chciał, bo ten karmik ma wejście, ja bym chciał zrobić tak, że jak mu brakuje deseczek, to czy on jest na wylot jeszcze wtedy w takim razie? Wiesz co, na daszku brakuje deseczek, więc możesz wsadzić rękę do środka, nie na wylot, ale możesz. Dobra, to nie. No bo dobra. Sasza, przepraszam cię bardzo, ale ja muszę wyrobić dziurę w tym karmiczku. Chyba, że masz coś, co mogłoby robić za ramkę. Za ramkę. Ja wskazuję. Nie. Potrzebuję... No to innej to ramki. Daj, małej. Felicjan, to wezmę. Wybiję jedną deseczkę. Może skrzynkę? Nie, słuchajcie, wiecie co, bo jeżeli
Jeżeli to, co mam w głowie, okaże się prawdą... Jesteśmy potępieni. Albo właśnie odkryliśmy coś bardzo, bardzo interesującego, bardzo ciekawego. Dodajcie mi chwilę i czekam, aż mi tam sklei. Sasza bez problemu odrywa dwie deseczki, odpukuje dwie deseczki młoteczkiem zna, więc teraz możesz rękę na wylot. Okej, dobra. To jak mam to na wylot, to ja chcę, korzystając z mojego, z tych notatek, chcę w boku tego karmniczka, tak żeby było na wylot, chcę przepisać te wszystkie litery, te wszystkie słowa, żeby po prostu ten karmniczek odpowiadał, był wersją mini tej ramki. I tak chcę to zrobić. Po prostu napisać, nie? Wokół tego to samo, w tej samej kolejności. I wtedy przez ten karmniczek spojrzeć na obraz. I zobaczyć, czy on się zmieni, czy nie. Okej, dobra. Rozumiem, co chcesz zrobić. Przepisujesz. Trochę to zajmuje, bo tych znaków było dużo. Zdecydowanie, no, bo cała rama tak pokryta była tymi znakami. Ja się też staram, nie? Mhm. Ja się też staram, żeby to było jak najbardziej misternie, żeby żadnego błędu, bo już troszkę na ten temat wiem, więc błędy są tutaj zdecydowanie czymś, co chciałbym uniknąć. Mhm. Więc się absolutnie nie spieszę z tym. Dobrze. Ja się w takim razie bawię, biorę tam ten obraz, odwracam go, no bo on teraz jest plecami do ramy, nie? Jest w ogóle wyjęty. Jest w ogóle wyjęty, no. Jest na tym blacie stoliczku. A, jest na tym blacie. Tak. Aha. No to idę na drugą stronę ramki, tej dużej, i tak zerkam na tamten obraz, co leży, czy coś tam się na nim, czy on wygląda inaczej. Wiesz co, to dziwne, ale przez tą ramę nie widzisz tego obrazu. Felicjanie, zapisujesz te słowa dookoła. Wykonaj mi test mitów, który tak. Z kostką bonusową. Okej. Nie przejmuj się. Może nie wejść na spokojnie. To tylko randomowy test mitów, który. Kostka bonusowa, ale to normalnie mogę sobie szczęściem zbijać, nie? Tak, może. Czy nie? Czy tego możesz. Nie mogę? No, to ja sobie. Dwa. Dobrze. Odpisz sobie w takim razie. 15. Rzuć sobie K4. 4. 4. Odpisz sobie 4 punkty mocy. Nie magii, tylko mocy. Czyli będę miał 56, ok? No. I odpisz sobie 4 punkty poczytalności. Tak. Czy straciłeś już 5 podczas dzisiejszej sesji? Tak. Czy miałeś już atak? Atak miałeś już atak! Miałem tego. Paniki, tak. Że mnie prześladują wszyscy. 5 przy jednym rzucie, czy 5 czy miał wejść? W krótkim czasie. W krótkim okresie jest. Okej. Jak to martwy strażnik, zaraz już to sprawdzę. W krótkim okresie czasu też to sprawdzam. Dobra, tutaj w podsumowaniu zasad jest tylko strata 5 lub więcej. Mhm. Ja pamiętam po prostu, że to jest było zwykle 5 na raz, albo 1/5 w ciągu doby. Ale może faktycznie to jest tak, że na przestrzeni godziny, jak 5 stracisz, to też już się ciecze?
pójdziemy. Czasowanie przeczytalność 1/5 lub więcej, chwilowa. Jeśli trafi w wyniku jednego testu. Druga strona. Masz rację. Masz rację. Czemu mi się wydawało, że ten. 172. W wyniku jednego testu. No dobrze. No dobrze, jesteś bezpieczny, Felicjanie, w takim razie. A, no dobra. Tylko straciłem dużo rzeczy. Okay. Tak, tylko straciłeś dużo, dużo rzeczy. Dobrze, więc zaklnąłeś ten karmnik i czułeś, jak część ciebie, część twojej mocy, część twojej energii życiowej, część twojego umysłu znika bezpowrotnie w głębi tego karmnika. I powiedz mi jedno losowe zdarzenie z życia Felicjana. Takie, które mógł zapamiętać bardzo długo. Okej. No to myślę, że to będzie moment, w którym leżał na kanapie, mając głowę na kolanach swojej siostry, która zawsze byli blisko, ale to był taki najbliższy kontakt, jaki mieli, i to było wtedy, kiedy ojciec stwierdzał, że nic z niego nie będzie i że jest czarną owcą rodziny i właściwie wszystko, co ma, przepisuje na siostrę, bo to ona jest tutaj tym prawdziwym jamszołem niż nie on. I to był taki moment, w którym bardzo się przejął, ale udawał, że nie, i właśnie jego siostra to wiedziała, więc leżał właśnie na kanapie, miał głowę na jej kolanach, ona tam głaskała głowę, taka sytuacja z rodzeństwa, po prostu to, co dobrze zapamiętał. Dobrze. W takim razie podnosisz tą ramę, ten karnik do oczu, kierujesz go na obraz i widzisz kobietę, dziewczynę siedzącą na kanapie. Młodzieniec trzyma głowę na jej kolanach. Widzisz wnętrze tego domu, tego pomieszczenia, ten duży, rozległy salon. Widzisz półki zastawione książkami w tle, jakieś nagrody, które twoja siostra przyniosła ze szkoły. Twój ojciec je tutaj wywiesił. Widzisz dwie szable na ścianie, i to jest dokładnie jak ten dzień, kiedy ojciec powiedział ci, że powiedział, wykrzyczał wam wszystkim, głównie tobie, że przepisuje wszystko na twoją siostrę. Przypominasz sobie tamten dzień i widzisz go namalowanego. I to, co najgorsze, jest namalowane tak, że nawet ty byś tego tak nie namalował. Jest taka gra kolorów, popołudniowe słońce wpadające przez duże odsłonięte okno. Widzisz drobinki kurzu, które unoszą się w powietrzu. Widzisz promienie słońca przeświecające przez włosy kobiety, która głaszcze tego młodzieńca po głowie. Widzisz bardzo dużo szczegółów. Okej. No to ja się troszkę w tym zatracam. Myślę, że będę to patrzył. To było jedno z takich wyraźniejszych i takich bardziej emocjonalnych dla mnie momentów, więc myślę, że się w nich zatracę i będę po prostu stał i patrzył przez ten karmnik.
bez słowa. Felicjan stoi taki, wpatrzony w ten karmnik, bez słowa, z takim pustym trochę wyrazem twarzy, trochę takim bolesnym nawet bym powiedział chyba sobie sam z tego nie zdaję sprawy. Sasza się tak nachyla w jego stronę. Szefie? Właśnie nie udało. Felicjan? I się tak odrywam od tego karmnika i patrzę na nich. Udało się? Nie wiem. Coś... I przez chwilę się waham, czy podać Alicji ten karmnik, czy nie. No ale ostatecznie uznałem, że ze wszystkich członków drużyny Alicja chyba najbardziej zasługuje na to, żebym ją w końcu dopuścił nieco bliżej do tego wszystkiego, co mam. Więc podaję jej tej karmnik i sama zobacz. Biorę tą śmieszną, popsutą budkę dla ptaków. Coś... Cokolwiek? Wiesz co, musisz ją skierować na obraz, tak jak to zrobił Felicjan. A, no to przekierowuję się na to płótno. I widzisz taką scenę, młodzieniec niezwykle podobny do Felicjana, leżący z głową na kolanach. Dziewczyna, która bardzo też Felicjana przypomina w ogólnych rysach twarzy, te same delikatny układ kości policzkowych, ta sama przyjemna do patrzenia twarz, podobne włosy, tylko że zdecydowanie dłuższe. Ja to nie jest ten obraz, który widzieliśmy w tej ramie. Odrywam jedną rękę, pokazuję na to, co stoi przy ścianie. To jest jakaś magia. Jest moje wspomnienie, Alicjo. To jest coś, co się wydarzyło dawno temu. Odrywam się od tego. Czy to tutaj wskazuje na dużą ramę? Też było czyimś wspomnieniem? Czy przez to też można... I nie próbuję tego dotykać. Mamy bardzo dużo pytań. Tak, bardzo mało odpowiedzi. I słyszysz takie kapnięcie czegoś mokrego i zauważasz, że z tego karmnika na but spadła ci kropla, właściwie zabarwiona kropla białej farby z czarną żyłką, jak marmur troszkę wygląda. I ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć tą sesję. Jest już dość późno. No. Graliśmy długo, bo 3 godziny 45 minut. No. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą sesję. Brawa dla wynurzonego, który pobił nowy rekord żywotności. To nie było planowane. No nie. No nie było planowane, ale wyszło. Ja przy tej okazji też podziękuję za te, ile to już, 8 sesji. Zwalniam miejsce przy stole. Jak rozmawialiśmy wcześniej. Dobrze. Jakby tak dzisiaj jak grałem i tak mam wrażenie, że to było Sirius Cthulhu, co wybrzmiało w drugiej części sesji, ale wcześniej miałem wrażenie, że to mógł być dobrze Warhammer, Dedeki czy cokolwiek innego. Po prostu to Cthulhu muszę na chwilę wstawić na półkę. Jasne.
Rozumiem. Nie ma problemu, bardzo miło było, z tobą. Zabić cię dwa razy. Zabić cię dwa razy, tak. Raz Harry, raz ja. Raz to były kości, drugi raz to były decyzje mojej postaci. Tak jest. Tak jest. No tutaj spotkałeś dość potężnego przeciwnika, bo zwróciłeś na siebie uwagę dwóch potężnych bytów. Jednego trochę mniej, bo tego dworzanina byś był w stanie wysolować w sumie, jakbyś miał troszkę więcej czasu, bo tam dwa dosłownie strzały dobre by weszły i by było po nim. No ale ta druga istota była zdecydowanie trudniejsza. Dobrze, to jeszcze ostatni feedback w takim razie od ciebie, Błażeju. Wiesz co, no ja w którymś, znaczy ja na koniec poprzedniej sesji miałem takie wrażenie, że to jest właśnie kwestia wejścia w obraz, takujmy. Ale tak teraz jak tam wlazłem, to ja nie wiem, co byśmy musieli mieć przygotowane i nie wiem nadal co trzeba było przygotować, żeby odkręcić tą intrygę i żeby to znaleźć. Bo ja już mam wrażenie, że ci ludzie są tam rozszarpani i jakby no, było fajnie. Dzisiaj miałem po prostu trochę solo sesję, ale przyjemnie się słuchało, jak reszta miała interakcję i bardzo fajnie odgrywasz wszelakich NPC-ów, to ci wychodzi na tych sesjach teraz. W razie masz ich przygotowanych, przemyślanych. Jeżeli któryś był wzięty randomowo, to się nie przyznawaj, nie słuchaj tego. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. To jeszcze? Ktoś jeszcze? Dwa, trzy słowa? Z twojego opisu wyniku, znaczy tak to odczytałem później po czasie, tak jak Harry spojrzał przez ramę na obraz, to obrazu nie było. No. Czyli Harry nie wspomina żadnego obrazu. Nie pamięta obrazu i ogólnie tak sobie trochę inaczej w sumie, znaczy teraz doszło do mnie trochę co się tam wydarzyło, bo myślałem przez chwilę, że nie, Harry w ogóle nie ma wspomnień. Co? Nie, po prostu Harry nie widzi, nie widzi tego obrazu przez tą przez tą ramę, nie? No, ale ogólnie wydaje mi się, że dzisiaj mieliśmy bardzo mimo wszystko bardzo fajny flow. Szkoda, że Błażeju, że tak się druga postać skończyła szybko, tragicznie i trochę tak. Oh. No ale. No ja też trochę przyznam, że powinienem grać ostrożnie ewentualnie, ale z drugiej strony nie przywiązuje się do tej postaci i to był trochę logiczny wywód, że skoro nie wyszli, skoro obraz ma głębie, skoro jest w stanie pochłonąć paragon. To nie pakujemy się do środka, tylko myślimy dlaczego. Kiedy się zastanawiałem jeszcze przed tym, jak zaczęli przechodzić przez obraz, to a co jeśli babcia miała rację? Jak nie będziesz jadł, to cię wciągną pająki za obraz. I się zastanawiałem, czy to czasem nie było no to gdzieś tam mi brzmiało w głowie, że kurwa, to byłoby spoko. Nie znałem tego powiedzenia. Nie, naprawdę? Nie. No. To jest dobre powiedzenie. No, to do Cthulhu to pasowałoby idealnie. To wtedy bym wziął sługi Avalnachy. No. Może nie? Słuchaj, weź nadal nie znaj tego powiedzenia może, dobra? Zostańmy przy tym, że nie znasz. Nie, po prostu zapomnij, że znasz coś takiego jak obraz. Obraz. Co jest obraz? No. No właśnie. Fajna była sesja. Fajna była sesja. Śmieszne. Tak. Znaczy, kurczę, powiem wam szczerze, że ja miałem pomysły, co zrobić z tym obrazem i jak do tego fajnie podejść i jakby to wszystko zagrało, ale potem sprawy potoczyły się tak szybko,
że jak zrobiliśmy tą przerwę, to łaziłem w kółku i myślałem, jak to dobrze rozegrać, nie? I w mojej głowie to plan był elegancki. Ja się cieszę, że ten obraz został zmniejszony, bo w innym przypadku byśmy jeździli samochodem wokół Hastura. To jest po prostu... Tak, bo myślałem, bo mówię, bo ty wspominałeś, że on jest duży, nie? Ale mówię, no kurde, jak? I potem podajesz te wymiary, mówię, och, cholera, trochę przesadziłem. Tylko, jeszcze, że ja to wszystko w centymetrach, nie? Nie w metrach. Wydarzy... Ale ja też słyszałem, strzelił, ja słyszałam, mówię, centymetry i tak właśnie, tak myślę, później wynurzony mówi, to mam dalej niż od siebie do przystanku i tak myślę, to ma tak blisko przystanek? Ale ja też tak pomyślałem, to gdzie ten przystanek? Ja w którymś, opisywałem to jako duży obraz z poprzedniej sesji. Ja wspomniałem, że nie jest Matejko, to podajesz 140, 160, ja dalej myślę, kurwa, metry? Ale jakbyś miał rzeczywiście tam 1,40 m, 1,60 m, to byś musiał mieć biurko przy wiecie. Tak, na chodniku. Tak, inaczej, inaczej. Ile ty sprzedajesz? Jak on w końcu ma wymiary? 140 na 1,40 m. Tak jest. No. Tak, to taki plakat, no. Okej. Okay. Jak ja tam blazłem? Duży plakat. Na czworakę. Normalnie byś dał radę. Najpierw przeszła noga, a później przeszła reszta ciała. No okej, okay, ale jakoś to, że był zremontowany pianowo, to też mi umknęło jakoś wcześniej. Tak. Ale ja sobie, bo to jakoś tak, nie wiem, opisywałeś takiego pejzażu, no to myślałem, że w poziomie i stąd miałem zawahanie, którą w ramę go wchodzę. Ja mam go nawet narysowanego razem z ozdobną ramą. Okej. Okay. No fajnie było, znaczy no szkoda, że Błażej nie żyje, no ale... Znaczy Błażej żyje, po postaci ja się nie mam bardzo metry, dziękuję. No, także fajnie. Myślę, że w fajnym momencie skończyłeś tą sesję, bo to daje taką chwilę, żeby sobie się zastanowić nad tym, bo myślę, że jakbyś to ciągnął dłużej, to mogłoby... pójść w dziwną stronę. Tak, tak, powiem, mamy czas się... No, te wnioski by mogły wychodzić, jakieś takie te rozmowy. Tak, internet nam mówi, że koniec grania na dzisiaj. Tak jest. No. Ale jeszcze jedna rzecz mi się tak urodziła, nie? Jak Filip powiedział, że on że Felicjan bierze ten karmnik. Czy tam domek dla ptaków. I tam znaczki wypisuje i tak dalej, i tam do ramy i tak dalej. Co on chce zrobić? Ptaszka wsadzić, o co chodzi? Pasowało. Ale to była dziura z przodu, nie to wiesz. No. Nie trzeba było. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim bardzo za sesję. Błażej, dziękuję ci, że poświęciłeś nam tak długo, dużo czasu, bo w sumie graliśmy pół roku. Dziękujemy, że poświęciłeś nam drugą postać. Tak, myślę, że się dobrze bawiliśmy. I ja Hastur Rex, tak, wiemy. I haha, patataj. Całej reszcie również dziękuję za dzisiejszą sesję i my widzimy się niedługo, tym razem we czwórkę, a później pomyślimy, kogo dobrać na miejsce Błażeja, więc machamy, żegnamy się, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, na razie, cześć.